No i tu zaś trzecia na zegarach wybiła. Program radia na góralską nutę. Przy mikrofonie ten sam Wojciech Drula. Wito się z wami gadając wam. Witajcie, dzień dobry państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radio na góralską nutę w każdą niedzielę. Od godziny 3 do godziny 4 na paśmie WP na 1490M, zaś od 3 do 4.30 na 103.1 FM. Tamok dłużej, tamok dalej, tamok w stereo. Zaś tu ja za konsoletą, w pełni radości, uśmiechu, z pozytywnym myśleniem. Spotykam się znowu z wami, jak co tydzień. Dziś 15 sierpnia roku pańskiego 2021, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Dzień Wojska Polskiego, Łotpus Podhalański w Manstendiana, i wydarzenia polonijne. Ja zaś z pełną goszczą informacji dla was, apeli, głości, woznych tematów, smutnych tematów, poważnych tematów, tematów, co dotyczą nos i naszych dzieci, i naszego życia, a szczególnie tu w Ameryce, a tym bardziej w stanie Illinois. Przeniesiemy się też do Polski. Korespondencji z ludźmi żadnej się nie będzie, bo my są w Wisconsinu tylko, to jest troszeczkę wcześniej, trzeba było sićko przedyktować. Tak, ze ksiądz Godo, zrobimy dłużej na przyszły tydzień. A ze poroniańskie lato już za tydzień mam specjalną dla was niespodziankę. Ścieżka dźwiękowa z 30-lecia koła nr 45 Poronin imieniem Zofii Gracy, uroczystość w domu Podhalan, na specjalne życzenie Jaśka Poloka. Nie jestem jeszcze usatysfakcjonowany jakością tego nagrania, ale myślę, że następnym razem mi się to uda lepiej zrobić. Ale przynajmniej lekkie wspomnienia będą, piękny śpiew, myślę, że tutaj ta sekwencja się należy jako chodzi o zaproszenie wozna poroniańskie lato, które już będzie za tydzień. Zarząd koła nr 45 Poroni imieniem Zofii Gracy serdecznie i gorąco zaprasza na 8 poroniańskie lato w Chicago. Uroczystości rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11.30 przed południem w niedzielę 22 sierpnia Slovenian Catholic Mission przy 14246 Main Street w Lemont. Zapraszamy wszystkich poronian z rodzinami, przyjaciół, sympatyków, bratnie koła, członków Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej, całą brać góralską oraz Polonię. Przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych zabaw dla dzieci, jak również i dla dorosłych. Występ zespołu Holmi przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce, bogata loteria fantowa,
Główna nagroda, laptop ufundowany przez Napa Auto Parts Paweł i Zofia Bobak i rejs po jeziorze Michigan na statku Odyssey dla dwóch osób ufundowany przez Sergio i Bernadette Matsura Gurola i wiele innych cennych nagród. Obfita i smaczna kuchnia, gdzie jednym z przysmaków będzie grochówka serwowana z kotła żołnierskiej kuchni polowej, zimne napoje, lody, piwo żywiec, poroniańska piknikówka. Zapewniamy wspaniałą zabawę z zespołem Mańcosz i Zubek Ben. W imieniu zarządu koła zaprasza prezes Zofia Ustupska-Bobak. Hej, Poronin, to już archiwalne, historyczne to jest nagranie. Dawno tutaj w studiu sami najlepsi z najlepszych. A na harmonii z Jasiu Polak. No, te wspomnienia są piękne. A teraz już lecimy na Podhale. Jurek Jurecki dla słuchaczy radia na Góralską Nutę. A z nami Jurek Jurecki, tygodnik podhalański. Jurku, po takiej dłuższej naprawdę przerwie, witam cię bardzo serdecznie znowu w programie radia na Góralską Nutę. Dzień dobry, kłaniam się pięknie, prosto z Zakopanego. Fajnie cię słyszeć, wiesz co, stęskniliśmy się już za tobą. Powiedz mi, co tak ogólnie, jakbyś tak ten dłuższy okres takiej przerwy naszej podsumował? Co się działo, co się dzieje, co się będzie działo na Podhalu? No przede wszystkim zostaliśmy zalani, dokładnie zalani turystami. Takiej ilości turystów, słuchajcie, jaką mamy w tej chwili w Tatrach na Podhalu, to naprawdę nie było dawno. Z jednej strony nas to cieszy i co chyba oczywiste, bo liczymy dudki, które zarobimy na turystach, ale z drugiej strony powiem wam, że wiele osób ma już tego powyżej dziurki od nosa, dlatego że wyobraźcie sobie, że takie Zakopane na przykład stoi w korkach już kolejny tydzień. No dla turystów to może jeszcze jakoś przetrwają, ale wyobraźcie sobie, jak mają tutaj żyć mieszkańcy Zakopanego, którzy jadą do pracy, którzy gdzieś tam muszą jechać na zakupy, no a tymczasem przejazd przez całe Zakopane czasem zajmuje godzinę, półtorej godziny. To naprawdę w głowie się nie mieści. No ale z drugiej strony to już jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Wraca przy okazji temat tych parkingów zaporowych, no bo przecież taki pomysł był już parę lat temu i więcej, żeby stworzyć wokół Zakopanego takie parkingi zaporowe, do których będą dojeżdżali turyści, oni sobie będą tam zostawiać samochody, a dalej do miasta będą wożeni na przykład konikami z fiakrem albo jakąś komunikacją specjalną. No niestety nigdy takiej decyzji nie podjęto i mamy to, co mamy. Mamy zablokowane ulice przez cały dzień od rana do wieczora i na pewno jak macie jakiś sygnał od swoich rodzin, które mieszkają tutaj pod Giewontem, no to doskonale wiecie, że no dość sporo z tych ludzi bardzo narzeka. A poza tym to my mamy oprócz tego w ciągu tego tygodnia, czy dwóch, czy trzech, od kiedy nie słyszeliśmy się, to no, zdarzyło się wiele, ale skumulowały się też takie informacje, takie imprezy w ostatni weekend. Teraz w czwartek przez Podhale przejechał słynny wyścig Tour de Pologne. Nie było go tym razem w Zakopanem, ale był w Bukowinie Tatrzańskiej. On też powoduje takie trochę trudności dla mieszkańców, ale turyści wyścig lubią, chętnie patrzą na kolarzy. No i najważniejsza chyba impreza w roku, która w tej chwili już trwa, to jest od soboty, słuchajcie, Festiwal Folkloru Ziem Górskich, taki w reżimie sanitarnym. Nie odbywa się on tego roku w namiocie,
to chyba też troszkę ze względów epidemiologicznych, ale jest na zewnątrz, jest specjalna scena, gdzie występują zespoły. No, turyści dzięki temu mają troszkę zorganizowany czas, zwłaszcza popołudniami. W sobotę przeszedł orszak, piękny, uroczysty orszak weselny z Placu Niepodległości do wioski festiwalowej. No, to była oczywiście wielka frajda dla tutaj turystów. Na koniec tego mojego długiego wywodu, zanim pogadamy, Wojtku, jeszcze powiem, że mamy trochę zmianę, która nastąpiła w Morskim Oku, bo jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że ciągną się tłumy turystów do Morskiego Oka. Zazwyczaj korkowały całą Palenicę, Łysą Polanę. Tymczasem Tatrzański Park Narodowy zmienił kompletnie organizację ruchu i dzisiaj, jeśli ktoś chce jechać do Morskiego Oka, zostawić auto na Palenicy, to musi wcześniej w internecie sobie takie miejsce parkingowe wykupić. I to rzeczywiście spowodowało rewolucję. Nie ma korków. Każdy, kto jedzie, wie, w którym miejscu ma się zatrzymać. Te miejsca parkingowe się oczywiście wyczerpują, w związku z tym, jeśli przyjedzie odpowiednia ilość osób, która wykupi sobie te miejsca, no to pojawia się w internecie komunikat, że na ten dzień już więcej miejsc nie ma i rzeczywiście nikt więcej nie stara się przyjechać. A jeśli ktoś tam się odważy, no to oczywiście jest słynny misiniec, holownik, o którym w tygodniku pisaliśmy, holowniki pana Misińca, to taka rodzinna firma, która obsługuje tutaj Zakopane, jedzie taki holownik, zabiera takie źle zaparkowane auto, no i niestety taki biedak musi zapłacić aż 640 zł, słuchajcie, czyli holowanie jest bardzo drogie, to jest takie prawie 200, tak na szybko liczę, trochę mniej niż $200, także dość drogo, ale... Jak na Polskę, to dużo. Słuchajcie, kiedyś... Tak, ale sam pamiętam, słuchajcie, pojechałem kiedyś do Downtown z takim naszym, tutaj w tygodniu mieliśmy taki konkurs, pamiętacie, że przywoziliśmy co roku jakiegoś podhalanina, który wygrywał u nas konkurs i któregoś dnia zaplanowaliśmy mu wycieczkę statkiem po jeziorze Michigan i tak na ostatnią chwilę dojechałem do Navy Pier i proszę sobie wyobrazić, że nie było już gdzie stanąć i stanąłem na ulicy, wracamy tacy szczęśliwi po rejsie, a tu samochodu nie ma. Aha. No i mało tego, nie było, jeszcze nie było kogo zapytać, gdzie to auto jest. Dopiero po paru dobrych godzinach znaleźliśmy gdzieś tam pod ziemią, w jakimś takim strasznie ponurym miejscu samochód i też nas to kosztowało po prostu fortunę. Ja tak. Podejrzewam, że gdzieś tak też z 200-300 dolarów. Znamy, tak to wygląda. Znamy tak ten na szybko, ból. Wojtku, tak, na szybko. Znamy ten ból. Ale Jurku, ja mam świetny pomysł co do parkingu. Ja wiem, że to jest do zrealizowania. Tak jak w Millennium Park, w podziemiach, w Downtown Chicago jest ogromny parking, to przecież dobry inwestor pod Równią Krupowską zrobić ogromny podziemny parking i stamtąd niech sobie ludzie wychodzą na miasto. To by było najlepsze rozwiązanie dla miasta Zakopanego i tak jest trawa na tej terenie. Wojtek, tak, chcę ci tylko powiedzieć, że jest jeden minus. Nie ma u nas wśród radnych i burmistrzów kogoś, kto ma taką fantazję jak ty. Jakbyś ty był naszym burmistrzem, o widzisz, nawet to samo nazwisko by zostało. Tak, to nie trzeba by było żadnych dokumentów zmieniać, tylko imię by się zmieniło. Wojtek, bardzo cię zapraszamy. Jakbyś został naszym burmistrzem, pozwolimy ci na wszystkie swoje szalone pomysły, będziesz mógł je realizować, ponieważ my mamy tutaj z naszą władzą zakopiańską taki problem, że oni tam z tym podejmowaniem decyzji to tak coś szwankują, a jak już coś zdecydują, to po prostu ręce opadają. Ale dworzec kolejowy macie piękny, bo pani Ania Dorula cały tak, czas postuje. Tak, to prawda, ale powiem ci, tak, to jest prawda, że pięknie go zrobiliśmy, natomiast chcę ci powiedzieć, że ma trochę takich mankamentów, o których musimy co chwilę przypominać. Na przykład, wiesz, na przykład te szalety okazało się, że są zamykane o godzinie 8, a tutaj przecież pociągi, autobusy jeszcze dojeżdżają później, gdzie ludzie mają pójść siusiu. No więc oczywiście pisaliśmy o tym, już teraz jest otwarte, są otwarte dłużej. Potem okazało się, że bagaże są trzymane w sklepiku z kwiatami. Trzeba było też tam krytykować. Także dzięki Bogu, że jest tygodnik podhalański, tak, który nie daje spać naszej władzy. Dobrze. Ale jak się domyślasz, nasza władza
nie bardzo kocha media. Jak Jurku, się od ilu lat? Od ilu lat robicie porządek? Od ilu lat czyścicie te pewne rodzaju brudy, smrody? 32 lata już. Pięknie. 32 lata i wychodzi Tygodnik Podhalański. I chcę ci powiedzieć, że będziemy wychodzić jeszcze przez najbliższe 1000 lat. Cudownie. A więc zapowiadasz sobie długowieczność, tak? No to jest jasne. Ale poza tym, wiesz, chętnych młodych dziennikarzy jest tutaj tak dużo, że na szczęście będą kolejne pokolenia dziennikarzy, pchają się do nas oknami i drzwiami i oknami. No teraz są ciężkie czasy, więc teraz nie ma za bardzo możliwości przyjmowania do pracy nowych ludzi, ale jak tylko, mam nadzieję, te kłopoty związane z pandemią miną, to znowu będziemy mogli troszkę tych naszych tutaj młodych do redakcji wciągnąć. Zresztą chcę ci powiedzieć przy okazji, że teraz będziemy prowadzić takie rozmowy w Chicago z młodymi adeptami dziennikarstwa, żeby i o waszych podhalańskich sprawach miał kto pisać po Fajnie. Waszej stronie ocalu. Fajnie, dobrze, świetnie. Coś no, zacznie się na nowo co z powrotem coś dziać. Jurku, zamaskowani tak, jesteście. A ty się zastanów nad naszą propozycją, żeby zostać burmistrzem Zakopanego. Wiesz co, gdybym miał więcej czasu antenowego, to na pewno bym teraz przegrał coś ciekawego, ale coś wykombinuję, jak będę montował program. Jurku, ważne pytanie, chodzicie zamaskowani? Tak, to z tym jest problem, dlatego że powiem ci, że powinniśmy chodzić zamaskowani w miejscach zamkniętych i powiem ci, że w całej Polsce rzeczywiście jest to przestrzegane, a jakoś na Podhalu też się nie, tak jak się nam prawo budowlane nie przyjęło, to również chodzenie w maseczkach się nam nie przyjęło i jak tak obserwujemy na przykład gdzieś na stacji benzynowej czy w sklepach, no to tak powiedzmy co dziesiąta osoba ma maseczkę na twarzy. Też problem jest też oczywiście ze szczepieniem, bo jak wiesz na Podhalu nie było zbyt wielu chętnych. Jesteśmy tutaj troszkę w końcówce, w ogonie miast, które się zaszczepiły. No to też wynika z tego, że jest, jak wiesz, sporo informacji krążącej po sieci, po mediach społecznościowych, które takich opinii negatywnych, niektórzy się boją, inni czekają. No wiesz, no, pewnie nie mamy czasu, żeby o tym rozmawiać na antenie, tak. Ale ja mam taką zasadę, że jak ktoś mnie pyta, czy się zaszczepić, to radzę mu, żeby posłuchał mądrzejszych od nas i dokonał czynu. U nas jest ogólnie, tak ci też trochę opowiem, że u nas jest ogólny protest rodziców przeciwko właśnie zamaskowaniu naszych małych pociech, naszych dzieciaczków, żeby mogli zdrowo oddychać świeżym powietrzem, że przecież dzieciaki nie przenoszą wirusa, jeżeli idzie o ścisłość. Różne badania naukowe mówią o tym, ale chcemy ich uchronić, nie dość, że siedzieli cały rok tamten w domu, teraz każą im homenta, ja to nazywam homenta, na buzie zakładać i żeby do szkoły, a więc ogólnie, zresztą będziesz słuchał w moim programie, mam dużo rozmówców na ten temat, także ogólnie jest protest rodziców przeciwko decyzji naszego gubernatora, pana Pryckera, który akurat nie jest idealnym przykładem zdrowia. U nas w szkołach dzieciom się nie każe chodzić. No widzisz? Proszę bardzo. No w innych stanach u nas też nie, tylko oczywiście Illinois nasz w idealnym stanie zdrowiu Prycker jest świetnym przykładem zdrowego życia i takiego dobrego sportowego, atletycznego wyglądu. Także nie podjął no decyzji. No tak, natomiast jeszcze jest, ta druga strona medalu jest taka, że no bardzo dużo ludzi straciliśmy, bardzo dużo ludzi umarło, nie powinno było tyle umrzeć ludzi i to też jest, powoduje, że my wiesz, martwimy się o to. Sam doskonale wiesz, ile odeszło od nas ludzi, którzy nie musieli odejść. No, przypomnę Andrzeja Gentka przecież, no, młody chłopak, kurczę. No, no to też już różnie się na ten temat mówi, ta, Jurku, ale też się różnie na ten temat mówi, a więc te wszystkie respiratory i jak doprowadzano w tym czasie ludzi do tego finału. Tak, ale nie rozwijamy tego tematu, jesteśmy dość dłużej już czasowej. Nie, dlatego zostawmy, to, bo ja myślę, że zostawmy to specjalistom. Pewnie, się na tym pewnie. W Polsce wiesz, jak się mówi. W Polsce się mówi, że jest 40 milionów lekarzy. O, proszę bardzo. I każdy z nich ma inną opinię. Że każdy jest lekarzem i zna się. A ja absolutnie uważam, że zostawmy to lekarzom prawdziwym, niech oni decydują, niech oni się zastanawiają, jak nam ratować życie i co robić, żebyśmy byli zdrowi i wsłuchujmy się w ich opinię.
To co jest, Jurku, finałowe słowo dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę od Jurka Rudzkiego, tygodnik podhalański Polska. Słuchajcie, zbliża się koniec lata. Mam nadzieję, że ten okres wrześniowo-październikowy przepiękny i po obu stronach oceanu, a w Chicago również przecież ta złota jesień jest wyjątkowo piękna. Życzę Wam, żeby była zdrowa przede wszystkim i żebyśmy się mogli spotykać. Zbliżają się też wybory Związku Podhala. Już trzymamy kciuki, żeby nowym prezesem Związku Podhalan został ktoś, kto będzie Wam dobrze służył. I wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Jurku, wielki Bóg zapłać dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Jerzy Jurecki, tygodnik podhalański Polska. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Hej, do tańca ty nowy groj, góralska muzyko. Uczci pasy wyślą koń, a siurni a cicho. Uczci pasy wyślą koń, a siurni a cicho. I czas na koncert życzeń. Pytamy o uwagę panią Krystynę Tylka. I nadeszły życzenia. Wszystkiego najlepszego. 100 lat dla naszej kochanej mamusi z okazji urodzin. Nie będziemy gadać, bo jest tak piękna, że wygląda jak nastolatka. Opieki Bożej, wszelkich łask, radości, szczęścia, ale przede wszystkim zdrowia. Życzą dzieci Ania, Michał, Janusz, Maciek wraz z rodzinami oraz mąż Józef. Kochamy Was bardzo. A do tych życzeń dla pani Krystyny Tylka dołącza się szerokie grono znajomych i przyjaciół, jak i też tutaj radio na Góralską Nutę. Pani Krystyno, wszystkiego najlepszego. Kapela Łogórki i Stasiu Łogórek specjalnie dla Was. Hej, do końca ty nam groj, góralska muzyko. Uczcie pasy wyślą koń, a ślubnie, a dziko. Uczcie pasy wyślą koń, a ślubnie, a dziko. Jest se czojca daliną, karcywore skuś warno. Niech płynie smutku w kram i w sela komarność. Niech płynie smutku w kram i sela komarność. Jak na niebie gwiazdy. Hej, otwórzcie swe drzwi, niech tu wstąpi gwiazdy. Hej, otwórzcie swe drzwi, niech tu wstąpi gwiazdy. Specjalna muzyczna dedykacja dla pani Krystyny Tylka, która obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, 100 lat opieki Bożej od dzieci Ani, Michała, Janusza i Maćka wraz z rodzinami oraz męża Józefa. Wszystkiego najlepszego, happy birthday. Górol radzi widzom, syćko co wielgie, wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne, no i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market, niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview, telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka, Shop and Save Market, hej. Hej, nie kocham. Nie kochaj się, hej, hej, nie kocham. A jak się już zakochasz i będziesz się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills.
Serdecznie Wam polecam to miejsce, z całego serca gwarantuję, za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Gwarantuję, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają, a ja w ich imieniu polecam to miejsce. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam! Event Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularny w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności, czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-7552. 708-717-7552. Lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Cześć, skarbie. Wiem, że jesteś zmęczony, ale pamiętasz o jutrzejszych urodzinach Basi? Musimy? Wiesz dobrze, jak bardzo się wstydzę otworzyć buzię przy innych. Do tego zapewne świetne jedzenie. A ja przecież niczego nie pogryzę. Może pójdziesz sama, co? Mam już tego dosyć. Przez twoje zęby w ogóle nie mamy życia towarzyskiego. Koniec. Umawiam cię na darmową konsultację z dr Zakrzewską. Odzyskaj pewność siebie. Ciesz się życiem i swoim nowym uśmiechem. Zabiegi wstawiania implantów. Szybko, komfortowo i pewnie. Klinika dr Zakrzewskiej. 4849 North Milwaukee w Chicago. Lub zadzwoń 773-622-8700. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance, godne polecenia. Hi, I'm Edward Gale. I've been in real estate for over 20 years as an owner broker and a real estate developer house flipper. I started At Home Title Services for two reasons. I saw how much investors like me were paying in title fees, and I thought they were outrageous, and I want to save them money. People like you and me that flip more than five houses a year. Also, I saw an opportunity for realtors to act as title agents, just like attorneys have for the past decades. So I wanted to show and teach realtors how to make money
$1,500 to $2,000 extra on each deal by performing title services. Hi, my name is Betty. I've been a realtor for over 16 years, and I've been with Eddie for over 16 years on many different projects, and this is another one of them where we are doing a title company. So any agents out there, if you are interested in signing up as a title agent, please give me a call at 708-372-1914. Again, my number is 708-372-1914. No, tak się złożyło, że Eddie Gall co tydzień w programie radia na Goralską. No te tamte dwa poprzednie uczestnictwa były w sprawie biznesu, ale teraz mamy dużo ważniejszą rzecz. Chociaż biznes też jest ważny. Eddie, witam się ponownie w programie radia na Goralską. No te tym razem w rozmowie telefonicznej. Cześć Wojciech. Eddie, dokonałeś wielkiego czynu. Enough is enough. Dość tego, tak po góralsku powiedzieć. Powiedz mi, co to było za wystąpienie i opowiedz naszym słuchaczom, co to takiego zrobiłeś. Well, NASA School District w Palos Park, Palos Hills, Palos Heights miałem meeting, czy maski, co robić z dziećmi w szkole maskami. I my, rodzice, już mówimy, że dość jest dość, enough is enough. To ludzie już zwariowały i te dzieci biedne, one muszą ubierać te maski i my, rodzice, mówimy, że już nie nienawidzimy takie rzeczy, zrobić takie krzywdy na nasze dzieci. Jak dzieci siedzą w klasie i uczą się, to one muszą widzieć usty i twarz, jak nauczycielka mówi, nie przez takie maskę, co nic nie rozumią. I nauczycielka też musi widzieć dzieci, jak mówią, rozumieć. Jest to gorzej na te ludzi, co mają dzieci, co mówią przyjemnie po polsku, bo to jest dla ich jeszcze więcej bieda próbować rozumieć, co tam ta nauczycielka mówi, jak mają maski. Jest nie wszystko, co jest, jak oddychasz ten same powietrze, maska jest, sekreta na twoje twarz i jak się to nie jest dobrze na health dzieci. Bardzo dobre. To, co ostatnio powiedziałeś, że to nie jest zdrowe dla dziecka. Eddie, dość długie to twoje wystąpienie było, jest teraz w chwili powielane na Facebooku. Powiedz mi, jak przyjęli to wystąpienie? Oczywiście wszyscy siedzieli za stołem też zamaskowani, jakby normalnie byliśmy w środku pandemii, jakby największa zaraza świata była w tym momencie. Jak oni to przyjęli? Jak to było odebrane przez nich, przez tych board of directors, do których zwracałeś się z twoją wypowiedzią? J.B. Pritzker, nasz governor Illinois, powiedział, że musisz ubierać te maski w szkole, wszystkie dzieci, bo jak nie będziesz miałeś, to on mówi, że pieniądze nie do twój district, takie rzeczy, to on straszy ludzi i ten board jest stracony i nie chcą zgubić pieniądze, to ja rozumiem, czemu one to zrobiły, ale my też mówimy, że od razu jak coś będzie powiedziało, że mask jest optional, że możesz ubierać, czy nie musisz ubierać, że on jest ściągły, że to musi wszystkie dzieci ubierać. Więc my rodzice nie mówimy na rodzice, jak chcesz ubierać maskę, to proszę bardzo. Tam nikt nie mówi, że jak chcesz twoje dzieci ubierać, to proszę bardzo. Ale nie mów do mnie, jak swoje dzieci wychować. Co tam robić, że one muszą ubierać maski, bo ty boisz się czegoś, co nie masz nic boić się. Dzieci to, one mają 99.999% survival rate. To o czym ludzie to tak tyle boją się, co te dzieci zrobią. Eddie, jesteś młodym człowiekiem, dość mocno zaangażowanym w biznesie, znaną osobą. Powiedz mi, twoim zdaniem, jesteśmy w stanie go zatrzymać, tego naszego wielkiego gubernatora? Jesteśmy w stanie co zrobić? Wiem, że jakieś pozwy sądowe są organizowane, wiem, że ludzie protestują. Jesteśmy w stanie zorganizować jakieś ogromne apele, mówić do ludzi. Mamy social media, które na razie nas nie blokują. Co możemy zrobić, twoim zdaniem? Well, szkoda, że my mieszkamy w Illinois, że tu to ciężko takie rzeczy zrobić, bo ludzie są takie wystraszone,
tyle, wiesz, co półtora roku już my biedamy tym głupstwem, to wszystkie ludzie teraz tak boją się, zjemy się, że za 20 lat dalej ludzie będą ubierać maski. Ale wiesz, to nie jest dobre na zdrowie, to nie jest dobre na nic. Ale jak to wygonić tego gubernatora? Wiesz, będzie election na drugi rok, ja myślę, że wybierać gubernatora, to wszystkie ludzie trzeba i powiedzieć, że enough's enough i jego wygonić. Ale wygonić jego, więc musi wygonić jego głosować na jak jest election. Tak, tutaj głosowanie polityka polityką na zdrowie naszych dzieci jest w tym momencie najważniejsze. Jak będziesz słuchał mojego programu, wielu rozmówców na ten temat dzisiaj uchwali, jedni mówią nie wysyłać dzieci do szkoły, drudzy wysyła dzieci i nie pozwolić im zakładać maski. Moim zdaniem, jeżeli już będą musieć maski, tłumaczyć dzieciom, żeby ściągać z nosa, nie pozwolić sobie, nawet jak pani będzie mówić, nie, tata z mamą nie kazali oddychać nosem, żeby ich jakoś uchronić, jeżeli już do tego dojdzie, ponieważ no będziemy zmuszani różnymi okolicznościami, będą nas zmuszali do szczepień, bo to już się coraz bliżej też zbliża. Jest ciężki czas dla nas, ale myślisz, że jesteś w stanie apelować do ludzi, używać social media, spotkania, przemawiać, namawiać ludzi ogólnego protestu bez masek? Trzeba, jak jest okazja, co twój szkoła będzie trzymała board meetings, to ludzie powinni iść tam i gadać, bo mówić, co tam się dzieje, jak się ludzie czują na ten temat. Bo jak siedzicie wszystkie w domu i nikt nie robi nic, to nic tam nie zmieni się. Ja wiem, że w tym wtorek jest meeting na District 117, to jest tu Palos Hills, Hickory Hills, tam jest dużo Polaków, co tu mieszkają w tych okolicach. To powinno przyjść na ten meeting i zgłosić się. To jest o 7 godzinie wtorek. Ja myślę, że to jest Conready szkoła, ale nie wiem dokładnie, to będzie na 96 i Roberts Road. Ja myślę, że dokładnie tam jest, ale ja nie chcę dajemy, tak 100%. Edi, dajemy te informacje, będą w dalszej części programu, będziemy o tym mówić. Ten apel kierujemy nie tylko do mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść, kierujemy do wszystkich rodziców, nauczycieli, którzy nas słuchają, nasze Polskie Góralskie Radio. Słuchajcie ludzie, brońcie waszych dzieci, nie pozwólcie. W jedności siła, im więcej będzie protestu, większe szanse na to, a jeżeli już naprawdę nie pozwólcie im zakrywać kompletnie tych buzi, niech mają ich na uszach, nie wiem, na czole, z tyłu, gdziekolwiek tą maskę, ale dajcie dzieciom oddychać normalnie świeżym powietrzem, bo jak czasami widzę na ulicy idąca rodzina, małe dzieci pozakrywani maskami, serce z żalu i bólu mi pęka. Tak jest, Bóg zapłać. Na co największa sprawa na życiu jak rodzice, to są nie pozwolić krzywdy na swoich dzieci. Nie? To temu jesteśmy rodzice, to my kochamy te dzieci, to nie możemy pozwolić takie rzeczy, że one tak robią dla nas dzieci. To już jest koniec, już półtora roku wykupionym, my robimy takie rzeczy, czas już jest za koniec tego. Edi, dziękuję ci bardzo, to zapraszam znowu, jak jakieś nowe pomysły, wiesz, że drzwi radia na Góralską Nutę Otwartej są dla wszystkich. Zapraszam, dzięki za te kilka słów, no i trzymamy kciuki, nie dajmy się. Enough is enough. Enough's enough. Dziękuję, Wojciech. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Teraz już zespół Krywań, dwie tęsknoty. Chudobną mnie mama miała. Tak, pod temat. Gości jest, co będziemy mieć kratkę, co będą taki temat poruszać dziś w programie Radia na Góralską Nutę, którego sobie właśnie słuchacie teraz. Halinka Jafur i jej janielski głos, zespół Krywań, w Tuzik Niebocy z koncertu w Chicago. Zrania kładła mnie w ogrodzie, przy potocku het przy wodzie, hań słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały, hań słowiki mi śpiewały.
Słuchajcie sobie programu Radia na Góralską Nutę przy mikrofonie Wojciech Dorula. Zostajecie ze mną do 4.30 na 103.1. Hej, ja nicku, nie bij ze mnie, w koły serce koły ze mnie, bo mnie mama nie bijała, w koły serce kołysała, bo mnie mama nie bijała, w koły serce kołysała. Myślę, że ze mnie słuchacie na tych Facebookach, YouTubach i kajno się do nimo cię zasu nazwu to słuchać. Ja wam gadam z góry, że programy nie lecą nazwu, ale staram się ich przygotować, jak ich tu na miejscu w nas zazwyczaj w niedzielę rano. Staram się być zawsze na czasie, dość na czasie. Jak macie jakieś rzeczy do przekazania, informacje, piszcie, tekstujcie, wysyłajcie. Tak, godom, dzisiaj my są w Wisconsin, u Tylków, zaś wam przywiezę wiadomości Łodnik. Będzie mi radość się z nimi spotkać. Jesteśmy z całą rodziną i z przyjaciółmi. Wiem, że za tydzień większa grupa tam wyjeżdża. My w tym roku słabiej, w tamtym roku było częściej u nich, ale no, dużo zajęć, dużo obowiązków, dzieci idą do szkoły. Jak pójdą? Prawie jak z horroru, co? Słuchajcie, tak naprawdę nie bez kozery dobraliśmy tę melodię Eyes Wide Shut, oczy szeroko zamknięte, po to, żeby mieć właśnie oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokół nas obecnie. Dlatego oprócz tego, że często rozmawialiśmy sobie o sprawach samochodowych jako Chicago Cars US, fajnie was dzisiaj gościć tutaj znowu u mnie w studiu, ale też pewien pomysł się nasunął, żeby jakoś dać ludziom znać o tym, że enough is enough, to co Eddie Gall zapoczątkował w ostatnim swoim wystąpieniu, że dokąd damy się jeszcze tak naprawdę wodzić za nos i przecież przeżyliśmy prawie półtora roku pandemii i teraz okazuje się, że nasze dzieci mają być nosicielami wirusa, a więc trzeba ich zamaskować, co jeszcze, może z 5 razy zaszczepić, żeby było dobrze, a więc Gosia, zaczynam od ciebie. Co, jaką ideę ty masz, jeżeli chodzi o te sprawy? Masz też 2 synów, którzy są w takim dorastającym wieku, którzy właściwie, Marko zaczyna high school, tak? No Marko idzie do 2. klasy high school. Także tak, ten temat jest nam bardzo bliski, to co się teraz dzieje i chyba uważam, że nie powinniśmy... Siedzieć cicho, dokładnie. Każdy z nas powinien dać coś od siebie. I takie myślenie może, że a jak ja coś zrobię, to i tak to będzie za mało i tak się nic nie zmieni, to jest chyba nieprawdą, dlatego że dzięki tym mediom społecznościowym, które są, a które no, usuwają wiele rzeczy, prawda, ale które tak samo, dzięki którym możemy wiele rzeczy się dowiedzieć, to jest ogromny power, który możemy wykorzystać przy tym. I oczywiście my jesteśmy tacy bardzo chyba czasami stricte, że tak powiem. Pomysły, prawda, z tymi wyjściami na ulicę, prawda, rodziców, protestami, to jest jedno, ale jest jeszcze inny pomysł, po prostu nie wysłać dzieci do szkoły. Dla mnie to jest ostateczność, aczkolwiek z drugiej strony, jak przemyśleliśmy ten temat, to jak te dzieci nasze będą funkcjonować w tych szkołach przez tyle godzin z maskami? Przecież po pierwsze, pomijając temat zdrowia, że jest to niezdrowe, to jeszcze temat edukacyjny. Czy nasze dzieci coś się nauczą od nauczycieli, którzy będą za maską coś tam mamlać? Tak. Gdzie jest gestykulacja, gdzie jest uśmiech na twarzy, gdzie jest pokazanie zadowolenia, strachu, cokolwiek. Tu jest zasadniczy problem. Przekazywanie informacji. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś do mnie mówił oddalony o ileś metrów w masce na buzi, to przecież będzie jeden wielki bełkot. Te dzieci to samo, same do siebie, co będą mówić przez maski? Nie, to będzie po prostu chaos.
My kierowaliśmy się ku temu, żeby po prostu nie wysyłać dzieci. Może jeżeli zobaczą pierwszy dzień, drugi dzień szkoły, gdzie będą ławki puste, może w końcu się zreflektują ludzie i da im to coś do myślenia. Dzisiaj dość dużo też się działo. Mówimy, bo nasze nagranie jest zrobione we środę, ponieważ pewne sprawy musieliśmy inaczej pokierować, ale też dużo się działo w internecie, bo na przykład pewne osoby mówią, że w tej szkole, w tym dystrykcie coś się dzieje, ludzie się buntują. U nas w Burbank nic się nie dzieje, nikt nie protestuje, nikt nad nie zabiera głosu. Czy ludzie się mają czego bać? Nie sądzę. W tej kwestii absolutnie się ludzie nie mają czego bać, bo skoro jak to się dzieje, że stan Illinois jest zagrożony, a inne stany, Texas, Florida, tam normalnie nie ma. Chcesz, to przyjdziesz w masce, jeżeli twój brain jest wyprany i wyprałeś to swojemu dziecku tak samo, czy wyprałeś swojemu dziecku i mu wpajasz to, że masz nosić maskę, więc trój się sam. A w innych stanach jest to normalne, a więc to coś tutaj nie gra w tym całym systemie. Przecież jesteśmy United States of America, jesteśmy w jednym państwie amerykańskim. Zgadza się. Nie wiem, temat zdrowia to jest bardzo ważny temat i to przecież ktoś kiedyś powiedział, my nie jesteśmy ekspertami, ale tak naprawdę na zdrowy rozum, jak się niektóre rzeczy, prawda, przemyśli i dojdą do człowieka, no to w buzi mamy przecież najwięcej zarazków, prawda? I zakładając maskę tym dzieciom, one mają chuchać cały czas tymi zarazkami i wdychać je z powrotem? Tak. Czy to jest fair? Czy to jest dobre? Nie sądzę. Artur. No, co ja mogę powiedzieć? No, tym bardziej, że te maski w ogóle według dużo naukowców i ekspertów wcale nie pomagają. One nie są w stanie cię zabezpieczyć przed tą chorobą COVID-19 czy jakąkolwiek inną grypą. To cię zabezpieczy przed złym powietrzem, przed kurzem, tak, ale niczym więcej. Według mnie to jest nakręcanie makaronu na uszy ludziom, żeby ich zastraszyć, żeby ich zmotywować do tego, żeby poszli się zaszczepić i zrobili to, co oni chcą. Zastraszyć, zniewolić, odebrać w pewnym sensie wolność. Wolność. To, co jest wolność, odebrać wolność. A więc jako znane osoby, Gosia i Artur, Chicago Cars US, jaki apel macie do ludzi, którzy was w tej chwili słuchają, a wiem, że nas bardzo dużo ludzi słucha, bośmy wyprzedzili trochę fakty, kazaliśmy ludzi słuchać właśnie dzisiejszego programu i wielu właśnie gości zganiam do studia, żebyśmy właśnie ten temat poruszyli. Ja osobiście jestem przerażony. Ja jestem przerażony, jak pomyślę sobie o tym, że moje dzieci idą na ileś tam godzin do szkoły z maską na nosie, a więc jednym słowem, wysyłamy dzieci do szkoły bez masek. Jeżeli ich nie wpuszczą do szkoły, a więc dzieci się wracają z powrotem, tylko że no, autobus ich przywiezie, a więc musimy ich, niech dzwonią do nas i przywozimy ich z powrotem do domu, tak? Bierzemy busa i odwozimy wszystkich z powrotem. Odwozimy wszystkich z powrotem. To będzie, według mnie, ja rozumiem, że ludzie wychodzą na ulicę, protestują. To jest jedna forma. Ja myślę, że jest okej. Okay. Ja, według mnie, ja uważam, że lepiej jest po prostu wysłać dzieci do szkoły bez masek. Jeśli nie będą wpuszczone, zabrać je z powrotem i to będzie forma protestu. Słuchajcie, nie ma ludzi do nauki? Szkołę zamykamy. Proste. Rodzice wszystkich szkół, łączcie się, przekazujcie to swoim przyjaciołom, czy to są Meksykanie, czy Amerykanie, przekazujcie tą wiadomość, bo myślę, że w ten sposób jesteśmy w stanie zaprotestować. Na pewno. To, co mówiliśmy, jest duży przekaz w mediach społecznościowych. Mamy możliwość, więc wykorzystajmy ją. Dzielmy się na Facebookiem, szerujmy swoje posty, zachęcajmy ludzi do tego, żeby po prostu zrobić z tym coś. Ja bym jeszcze proponował jedną rzecz, może na ten pierwszy dzień, jeżeli już mamy protestować, zajedźmy z dziećmi i nagrywajmy to, jaka będzie reakcja. Patrzmy to, pokazujmy to światu, jak to będzie wyglądało. Czy oni wpuszczą te dzieci do szkoły bez tych masek, czy powiedzmy każą im iść do domu. A więc pokażmy to światu, jak edukacja, jak od tej strony to wszystko wygląda, bo to będzie nam łatwiej to udokumentować. Trzeba to puścić na Facebooku, pokazać, żeby się jak najwięcej ludzi do nas przyłączyło. Każdy z słuchaczy powinien otworzyć sobie aplikację pod tytułem Telegram. Tam można ściągnąć dużo fajnych informacji na temat wiedzy, lekarzy, rzeczy, które są niewyłączane, nieblokowane przez pewne grupy ludzi. Tak, Telegram ma bardzo dużo wideo, dużo grup przeróżnych naukowców, lekarzy, którzy dzielą się swoją opinią na temat szczepień, masek, tego, co się dzieje w ogóle na świecie.
tych wszystkich obostrzeń, które nam są narzucane, a niestety te wszystkie informacje są ściągane z Facebooka, czy z YouTube'a, czy z innych stron. Także zachęcamy do tego, tak, przyłączajcie się do Telegrama, tam zobaczycie wiele informacji, niech każdy oglądnie, niech każdy posłucha i niech każdy wyciągnie dla siebie wnioski. A więc jeszcze raz, zawozimy dzieci w poniedziałek do szkoły osobiście, jeżeli jest taka możliwość, to znaczy jutro, zawozimy ich, filmujemy, możemy być nawet na, jak to się mówi, na live'ie, no i pokazujemy światu, zobaczymy, jak reakcja będzie wyglądała naszych nauczycieli. Chodzą dzieci bez maski, my sobie rodzice nie życzymy, a nasz gubernator, jeżeli uważa, że tak ma być, no to trudno. My nie zgadzamy się na to, żeby w ten sposób właśnie nasze dzieci edukować właśnie w maskach. Powielamy jeszcze raz ten apel do wszystkich rodziców, Gosia i Artur. Tak, to jest protest, który chcemy zrobić. Nie puszczamy dzieci w maskach do szkół. Jak wszyscy to zrobią, albo w dużym procencie to wszyscy zrobią, ja myślę, że da to ludziom wszystkim do myślenia i zmienią decyzje, które są błędne. I tak spróbować, tak w poniedziałek, tak we wtorek. Próbujmy, naprawdę, prosimy was, pytamy was, Basz, pięknie, przekażcie tą informację dalej. Będziemy to wałkować na Facebooku cały czas, naprawdę. Od wtorku, od środy ta informacja poszła we świat, jak zrobiliśmy właśnie live'a u mnie w studiu. Nie pozwólmy truć naszych dzieci, pozwólmy się im uśmiechać, pozwólmy im mieć smutne miny, wesołe miny, ale niech te buźki będą odkryte. Nie dajmy się zastraszyć, walczmy za swoją wolnością. To co jest? Gośćmi Radiu na Górowską Mutę byli dzisiaj z nami Gosia, Artur, Chicago Cars US. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za przyjście. Dziękujemy. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego powiększa się tragiczny bilans wypadków w Bartlett. Nie żyje drugi z czterech nastolatków, którzy uczestniczyli w wypadku 3 sierpnia. Rodzic z Illinois pozywa Pritzkera za nakaz noszenia maseczek w szkołach. Czy polonijni rodzice dołączą do protestu? Mordercy chicagowskiej policjantki Ellie French usłyszeli już zarzuty. Jak strona amerykańska reaguje na uchwalenie przez Sejm Lex TVN? Piszemy też o coraz liczniejszych imigracyjnych paradoksach, o chicagowskich obchodach Dnia Wojska Polskiego oraz publikujemy obszerną i bogato ilustrowaną relację z 34. pielgrzymki do sanktuarium w Merville. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Operacja Samum. Najnowsze odkrycia dotyczące kulis brawurowej akcji polskiego wywiadu w Iraku. Tragedie w zoo, czyli śmiertelne ataki tygrysicy, lwów, orki, niedźwiedzia polarnego i pytoma birmańskiego. Niebezpieczni i nieśmiertelni. Kapela Guns N' Roses dobrze zasłużyła sobie na miano najbardziej niebezpiecznego zespołu w świecie hard rocka. Za młodzi na śmierć, wysyłanie nastolatków na szafot lub skazywanie na krzesło elektryczne to całkiem nieodległa przeszłość kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. Midwest Utility przyjmuje mechaników do trailerów i lodówek z doświadczeniem. Spawacz, elektryk do instalacji Maxum, Liftgate, płatne święta i wszystkie świadczenia razem z 401k planem emerytalnym. Praca na dwie zmiany, rano od 6 do 3 po południu i od 3.30 do 11.30 w nocy. Praca w Burridge na południu, to jest 55 i 294 Midwest Utility. Dzwonimy 630 kierunkowy 546 44 68 630 546 44 68 lub 630 789 2700 630 789 2700. Midwest Utility przyjmuje mechaników do trailerów i lodówek z doświadczeniem. Spawacz, elektryk do instalacji Maxon, Liftgate, płatne święta, wszystkie świadczenia razem z 401k planem emerytalnym. Praca na dwie zmiany od 6 rano do 3 po południu i od 3.30 do 11 w nocy. Burridge, dzwonimy 630 546 4468 lub 630 789 2700. Melodię
już poznajecie. No tutaj na 14.90 będziemy się pomalutku zagnać, ale wiem, że mnie słuchacie z nas 103.1, tak zawarcitko się przełącajcie tam ok. Słuchajcie z programu radiowego na Góralską Nutę przy mikrofonie Wojciech Dorula. Jest pół godziny czasu przed nami, trochę więcej. Tak sobie myślę, jako to chodźkę poukładać do was, ale mam taki tak zwany bundle deal, bo chciałbym was zaprosić do tych moich przyjaciół, znajomych, jako chodziło też i takich radiowych przyjaciół, bo zawsze korzystamy też z ich usług, tak jak powiedzmy Janusz i Mike Widyk, Hollywood Limo Services. To tak, abyście się zdenieli, to też ładnie trzeba brać ten serwis. Jakbyście się chcieli ubierać, to tylko u Joe'a Walusia tutaj w Bridgeview. Właściwie to jest Bridgeview Burbank, 87 i Oak Park, Men's World Tuxedo. Oprócz tego serdecznie wam polecam na Son Marysie Rafacz, który ma piękny salon sukien ślubnych Dimitrios Bridal w downtown Chicago, w sercu naszego miasta Chicago. 1009 North Rush Street. Trzeba zadzwonić, zrobić powiedzmy sobie taki tak zwany appointment 312-787-0920. Najpiękniejsze suknie najdoskonalszych projektantów. Polecam wam Dimitrios Bridal na Samarysia Rafacz w sercu miasta Chicago w downtown, a więc 1009 North Rush Street. Trzeba zadzwonić, zrobić appointment. Naprawdę, wejdźcie na tą stronę dimitriasbridal.com. Serdecznie wam polecam usługi na Samarysi Rafacz z Czarnego Dunajca. Pamiętam ją jako Węclewicz też. No, a po to już oczywiście wesele w Belwederze. No i ubierają dosyćko MMM Event Planner. Rodzina państwa Wosińskich. Magdzia, Marek z dziećmi. Jedna w świecie. A jakbyście chcieli się też jeszcze oprócz swoich kościołów, polecam piękną katedrę w downtown Chicago. Kany nas ksiądz Marek Smułka gazduje. Też taki ślub w takiej katedrze wziąć to dopiero zaszczyt i wyczyn. Dopiero wtedy błogosławieństwo Boże jest wielkie. Tam serce mi zostało, tam przyniósł miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego zło. Tak już wiecie, ślub w katedrze, wesele w Belwederze, przystrojone sićko przez MMM Event Planner. Młody pan ubiera się i druzbowie JW Menswear, udziała Walusia, zaś młoda pani Dimitrios Bridal. U nas je Marysi Rafacz, downtown Chicago. A oczywiście syćka jadą Hollywood Limo Services z Januszem i z Majkiem, z rodziny, bo to jest ich rodzinny biznes. I to tak zwany bundle deal. Na serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Kainny wiatr duje, kainne słonko świeci i już nie będzie sercu co. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci i inną nutę zyci gro. Thank you.
tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci i inną nutę życie gro. Vítejte v městečku Žatec. Mluvil, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kdo nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. Nie daję za wygrane. Dalej Eyes Wide Shut, oczy szeroko zamknięte. Kolejnymi gośćmi w programie Radia na Góralskim, no tak jak wam wcześniej zapowiedział, są Sandy Szczygiel-Żaglin. Sandy, znamy cię. Jak poszło? Dobrze poszło. Nasi Polacy nie zawiedli, przyszli bardzo licznie na wybory. Niestety nie udało się nam wygrać, ale... Ale zdobyłeś doświadczenie i wiesz, jak będzie działać dalej, nie? Tak, tak, tak. Jak to się mówi, nigdy nie poddaje się po pierwszym razie. Trzeba Nigdy. Dalej walczyć. Ale trzeba fajnie. Walczyć. Dobrze, że taka młoda osoba stanęłaś na wysokości zadania. Chcesz coś zrobić, chcesz coś zmienić i dalej widzę, że nie śpisz, tylko coś próbujesz zmienić. Z nami jest też już tam dobrze znana osoba. Dzień dobry, Ania Biedrzycki. Cześć Aniu, jak się powiodło? Dobrze, dziękujemy wszystkim Polakom i wszystkim ludziom, którzy przyszli i głosowali. I dziękujemy za wsparcie i prosimy o dalszą pomoc i wsparcie w tych sprawach, co będziemy rozmawiali dzisiaj. Fajnie. Kogo macie tutaj ze sobą? Cezary Biedrzycki, mąż Ani. Cześć Cezary. Witam. Jaka będzie twoja funkcja tutaj dzisiaj? Da wspierać duchowo dziewczyny i po prostu wydać te swoje opinie na ten temat, że dzieci raczej nie powinny chodzić w maskę do szkoły, bo... A więc jako rodzic martwisz się o to? No jak najbardziej, nie? To jest normalne, nie? I to jest zupełnie zrozumiałe. Dobrze, i mamy jeszcze kogoś bardzo ważnego też dzisiaj tutaj. Witam, Tomasz Gibała. Tomaszu, ty skąd, gdzie i jaki cel? To znaczy, ja reprezentuję rodziców z dystryktu Argo i z dystryktu 109 i próbujemy właśnie dołączyć tutaj do wysiłków dystryktu Palos i Hickory, zorganizować jakąś większą grupę i próbować wywrzeć nacisk na zarówno school boards, no ale przede wszystkim na gubernatora. To ostatnie to jest dość mocne, wywrzeć nacisk na gubernatora. Myślisz, że się nam uda? To znaczy już w tej chwili jest kilka lawsuits, które prawnicy złożyli przeciwko gubernatorowi. Myślę, że jeżeli te działania zostaną rozszerzone, będą jakieś szanse. Może nie będzie, nie zdążymy przed początkiem roku szkolnego, ale myślę, że jeżeli już to koło pójdzie w ruch, to za chwilę mogą być jakieś efekty. Tomaszu, powiedz mi, czym on się kierował, podejmując taką decyzję? Nie mam pojęcia, czym mógł się kierować, dlatego że trudno powiedzieć, żeby ta decyzja była oparta na jakichś naukowych przesłaniach. Wirus jest z nami już tak długo, że wiemy o tym, że praktycznie dzieci no nie są specjalnie narażone na tego wirusa. Również nie ma żadnych dowodów na to, że szkoła jest miejscem, gdzie wirus się rozprzestrzenia. Mamy przykłady nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle z całego świata, gdzie w pewnych krajach szkoła miała miejsce cały czas, nie było żadnych lockdownów i te kraje funkcjonują dalej. Populacja nie wymarła, ludzie mają się dobrze, więc nie rozumiem zupełnie toku myślenia gubernatora tutaj. A powiedz mi, czym na co dzień się zajmujesz? To znaczy prowadzę firmę kontraktorską. Okej, a skąd taka działalność, jej zaangażowanie? Każdy chyba dba i jest mu drogi los jego własnych dzieci. Jeżeli widzimy, co się działo z naszymi dziećmi przez ostatnie półtora roku, jak zostały skrzywdzone i tak naprawdę obrabowane z roku życia, z roku nauki, edukacji, no to chyba każdy, kto kocha swoje dzieci, musi w pewnym momencie powiedzieć dość. Musimy coś z tym zrobić. Enough is enough. Yeah. I zanim przejdziemy do tego finałowego słowa później, tego tak zwanego apelu, ale bardzo dobrze. Cezary, jako tata, ile wy macie za nią dzieci? Mamy dwoje dzieci. W jakim wieku są? W wieku 8 i 6. A więc te takie najmniejsze skarby, tak, które dopiero zaczynają swoje pierwsze kroki w edukacji tak, w tym kraju i mówiąc o tym, że zostały zamknięte w domach, kiedy był tak zwany
pandemia domowa, mm-hmm. kiedy się musiały biedaki uczyć z tych komputerów, a więc siedząc tutaj na Robloxa, a tutaj na lekcjach. Komputerze odrobiając pracę domową. Oczywiście to był kompletny nonsens i wiemy o tym doskonale. Że to, no, nie... to wszystko teraz miało swoje efekty, bo nawet kiedyś usłyszałem, że mówili, że to co było, że przez te na remote learning dzieci po prostu, oni stracili rok nauki. Tak, zgadza się. I to jest oficjalnie, tak, tak. I o tym nasz gubernator nie myśli o tym, żeby, tylko teraz jeszcze... Myśli o Lollapaloozie, jak tam się najlepiej zabawić, bez mask. Tak. A teraz dwa tygodnie później, czy parę dni później wprowadził te prawo, że dzieci mają być w maskach. Wcześniej było opcjonalne, a teraz się zmieniło. Idziemy do naszej Sandy. Zaczyna znowu coś działać i to jest fajne. Zaczynasz coś robić. Tak samo masz małe dzieci. Masz Czwórkę chłopaków. No, czwórkę chłopaków. Trójkę, co idzie do szkoły w 117. Chociaż my w 117 jeszcze nie mamy tak źle jak w innych dystryktach na Saucie, bo jesteśmy chyba jedynym dystryktem, który był otwarty przez calutynki cały rok szkolny od pierwszego dnia szkolnego, bez żadnych opóźnień. Nie było u nas żadnych wzrastań zachorowań w dzieciach. Przy dzieciach, co chodziły do szkoły. Tak samo na przykład po indyku, jak wiecie, dużo szkół brało break do poświęta, żeby były remote learning przez miesiąc po indyku, aż tam do 2 tygodni po świętach. U nas takiego czegoś nie było. I jakbyś wszedł na internet i sprawdził statystyki u nas w dystrykcie, to u nas zamiast liczby zachorowań koronawirusa po indyku iść do góry, to poszły na dół. Więc to wszystko, co oni właśnie się spodziewali, to w ogóle nie miało sensu i u nas jesteśmy dumni z naszego dystryktu, że po prostu walczyli o to, żeby szkoły były otwarte cały czas. Też na drugi semestr szkolny to powynosili wszystkie meble z klas, żeby wszystkich dzieci, które chcą wrócić do nauczania w klasie, żeby była możliwość według tych regulaminów, co chcą social distancing i wszystkie dzieci się dostały. Więc bardzo ciężko nasz dystrykt na to pracował. Ale tutaj jesteśmy w kropce u nas w dystrykcie przez gubernatora, bo dystrykt też zapowiedział teraz, że 117 będzie miał maski opcjonalne. I na drugi dzień, czy za 2 dni po prostu ogłosił, że maski są mandatory. Tak. Jesteśmy w kropce. Wiemy, że nasz board, mamy 2 dziewczyny Polki właśnie przez ostatnie wybory, co zostały wybrane przez naszych mieszkańców Palos Hills i Hickory Hills, są na board i nas reprezentują, więc wiemy, że mamy w nich wsparcie i też mamy wsparcie z prawie całego boardu, włącznie ze superintendent. Więc bardzo pozytywnie się to dla nas nastawia, tylko że teraz naszym celem jest, żeby dać taki nacisk, żeby nasz board był pierwszym dystryktem tutaj w dzielnicy chicagowskiej, żeby właśnie wziąć akcję przeciwko gubernatorowi. Ja się zgadzam z naszą school board, że maski powinny być opcjonalne. Ci rodzice powinni, dlatego są rodzicami. My mamy takie prawo, że my wybieramy, co jest dobre dla naszych dzieci. Czy chcemy ich szczepić, czy nie szczepić, czy chcemy, żeby wchodzili w maskach, czy nie. I to powinna być nasza decyzja, czy chcemy, żeby nasze dziecko chodziło do szkoły z maską, czy bez maski. I ja chcę apelować, żeby Polacy tutaj, i nie tylko Polacy, inne nacje też, żeby nam pomogli, nam i w swoich miejscach, tam gdzie mieszkają, żeby po prostu stanęli razem i żeby się zjednoczyli i żeby powiedzieli, że nie chcą, żeby dzieci chodziły w maskach, żeby maski były opcjonalne. Dlatego apelujemy do wszystkich teraz ludzi, żeby się zjednoczyli z nami i przyszli na spotkania z naszym school board i ze school board ze swojego miasteczka i żeby walczyli o bezpieczeństwo naszych dzieci i żeby nasze dzieci już nie musiały chodzić w maskach. Straciły już rok albo półtora roku edukacji i to ich popchnęło do tyłu zamiast do przodu. I przez maski nie ma żadnej scientific reasoning for kids wearing masks. There are very low chance of them passing the virus. I po prostu chcemy, żeby to była rodziców decyzja. I teraz wracamy się już do nas i gości tutaj w studiu Radia na Góralską Nutę. Pytam was pięknie, przedstawcie się jeszcze raz, bo my trochę ukwalowali, byliśmy na Facebooku, byliśmy na live, bo tą tematykę trzeba rozpowszechniać. Sandy Szczygieł-Żeglin, działaczka w Palos Hills. Kandydatka na majora, tak? Byłam kandydatką na majora, tak. Po raz pierwszy, za drugim razem będzie udana. Jak nie, to się go do Czech razy sztuka, nie przejmuj się. Ania. Ania Biedrzycki, jestem pielęgniarką i mieszkam w Palos Hills. Mam 2 dzieci, które chodzą do szkoły 117. Cezary Biedrzycki, wspieramy żonę i wspieramy tutaj wszystkich siebie nawzajem w Palos. Jest z nami Tomek. Tomasz Gibała, ja reprezentuję rodziców dystryktu Argo i dystryktu 109 i próbujemy zorganizować się, żeby
coś zmienić. I wracamy teraz do Sandy. Masz bardzo ważny apel, Sandy, przekazuj to. Tak, mamy bardzo duży apel. Jak wiesz, Wojtek, założyliśmy stronę Polacy Palos Hills, Hickory Hills przy wyborach naszych wcześniejszych, przy tych działaniach w kwietniu. Udało się nam dwie kandydatki wybrać po prostu na board u nas 117. No i od tego teraz właśnie w tym roku, jak wiecie, mamy te mandate przez gubernatora z tymi maskami. I zdecydowaliśmy, mamy taką prężną grupę, tak nas jest wiele i po prostu rodzice u nas zechcieli, żeby zrobić coś więcej i zadziałać i zaprotestować i spróbować się sprzeciwić tej ustawie, co gubernator, nawet nie nazwam to ustawę, ten mandate, bo to nie ustawa żadna. I chcemy zrobić protest i właśnie to będzie 17 teraz sierpnia, między 5 a 7. Robimy dużą manifestację przed Zorick School, która się znajduje na 103 pomiędzy Roberts Road a Harlem. Liczymy na każdą osobę w Palos Hills, w Hickory Hills, wszystkich sąsiednich miasteczkach, żeby dołączyli do nas. Myślimy, że jak będziemy mieli wiele osób tutaj właśnie na tym naszym proteście, że to pomoże nałożyć wszystkim resztą naszym rodakom w innych miasteczkach presję na ich boards, żeby tak samo zadziałali. Więc jest bardzo pilne, czy to dziadkowie, czy osoby, co już mają dzieci odchowane, czy w high school, czy gdziekolwiek, żeby każdy jeden z was, kto da radę, żeby proszę was bardzo, żebyście przyszli. Kto nie ma tabliczki, to niech weźmie flagę, kto nie ma flagi, no to zrobimy tabliczki. Bardzo byśmy chcieli, żebyście do nas dołączyli, żeby było nas naprawdę liczne grono, żeby oni widzieli, że muszą się z nami liczyć. Jak jednym słowem gadać, nie dajmy się, siła w jedności, siła w zgromadzeniu, tak się go do po góralsku, siła w kupie, ale nie usuwajmy tego, ale tak jest, w jedności, po tym o to chodzi, żeby nas było nagle więcej i pokazać właśnie potęgę i przede wszystkim troskę o nasze dzieci. Tomku też jest coś powiedzieć, proszę bardzo. Tak, chciałem tylko dodać do tego, co Sandy powiedziała, że oczywiście zapraszamy wszystkich, to nie jest tylko message skierowany do społeczności polskiej. Proszę idźcie do swoich sąsiadów, do swoich znajomych, nieważne z jakich grup etnicznych, do Amerykanów, Latynosów, kogo znacie i kto popiera tą sprawę. Zapraszamy naprawdę wszystkich. To nie jest tylko wiadomość dla Polaków. Dziękuję wam. Mam nadzieję, że mamy możliwość takiego normalnego przekazu. Będziemy wałkować, nie damy się zwariować. Wiemy, że przyszłość jest w rękach naszych dzieci. O to musimy dbać. Także do zobaczenia znowu. Ja myślę, że nie na tym koniec. Apel musi być powielany. Musimy przekazywać tę informację dalej. Dziękuję za przyjście do studia. Trzymajmy się razem. Oto wiadomość dla mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago. Czy wiesz, że kupno lub sprzedaż nieruchomości nie musi być wcale stresujące? Wystarczy skontaktować się z Marią Homendą. Dzwoń 1-708-906-0451. Dzwoń 1-708-906-0451. Kiedy inni obiecują, Maria Homenda gwarantuje. Spod tego Jawora. Południowo-zachodnie przedmieścia do sprzedania, biznes z budynkiem, świetnie prosperujące polskie delikatesy zajmujące pierwsze piętro i dwa duże apartamenty na drugim piętrze, przynoszące dodatkowy dochód. W cenę wliczono budynek, ziemię, wszystkie urządzenia i całkowite wyposażenie biznesu. Duży parking, świetna lokalizacja i dobra kondycja budynku to tylko niektóre plusy. Kontraktorzy, ziemia może być użyta pod budowę nowych townhouse'ów. Burbank, do sprzedania kwiaciarnia wraz ze sklepem oferującym towary na specjalne okazje typu góralskie stroje, kartki, ubranka do sztu, świetna lokalizacja. Lista klientów, cena tylko 55 tysięcy. I przenosimy się do Orland Park. Do sprzedania ładny, odnowiony Forester. Dom posiada 3 sypialnie, 3 łazienki, parkiety, ładna kuchnia. Stainless steel urządzenia, wykończony basement i garaż na 2 samochody. Super okolica, świetne szkoły. Po więcej informacji dzwonimy do Marii Homendy, najlepszej naszej agentki. 708-906-0451. 708-906-0451. Maria Homenda oferuje, a ja polecam.
Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Zobacz inne super promocje na stronie ogrzeje i ochłodzi.com. Cierpisz na bezsenność, nerwice, depresję, bóle stawów? Wypróbuj naturalne olejki CBD, które także działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo i podnoszą odporność. Olej CBD Magu z ekologicznej plantacji w St. Louis w Colorado jest olejem full spektrum, tłoczonym na zimno, bez konserwantów, o bardzo wysokim stężeniu. Nie trać czasu na walkę z twoimi dolegliwościami. Zadzwoń do licencjonowanego dystrybutora olejków CBD na terenie Illinois. Magda 224-425-9736, Iwona 630-935-6461. Odwiedź nas na Facebook Magu Hemp Wisdom. Wysadio se łąckę kosić, słonko świeciło. Przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nadbierała jagód dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbodecka. Ratułowiany jest i Starobieszczany mają dzisiaj piknik. 142-146 Main Street w Lemont. Syćko zatrąsiło 12 w południe, tak zajedźcie do nich. Jest dzisiaj znane miejsce. Tam kanę właściwie za tydzień nasę poruniańskie lato. Ale ty jest Władysław Michniak, pytał mnie te zabył ogłosić. Piknik koła numer 33 Dzianisz. Władysław Michniak, prezes koła numer 33 Dzianisz, wraz z całym zarządem serdecznie zapraszam na piknik 22 sierpnia. Msza święta będzie odprawiana o godzinie 10 rano w kościele na górce ojców Cystersów w Willow Springs. Po mszy świętej serdecznie zapraszam do ogrodu parafialnego na piknik. Zapewniają smaczne jodło, zimne napoje, bogata loteria i atrakcje dla dzieci. Do tańca będzie przygrywał zespół Millennium. Basz pięknie pytają w syćki członków Dzianiszanów, bratnie, koła przyjaciół i gości. Serdecznie was zaprosił prezes Władysław Michniak wraz z tym zarządem. A więc jeszcze raz. Dzianiszanie bawią się ojców Cystersów za tydzień 22 sierpnia. I mamy jeszcze piknik, letni piknik Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago. Serdecznie zaproszę. Piknik odbędzie się w sobotę 21 sierpnia o godzinie 2 po południu w ośrodku Czech Lyra Resort. To jest 38610 North Edgewood Street w Lake Villa. W programie pikniku pełny obiad, w tym
prosiak, zrożna, piwo, zimne napoje, ciasto, owoce, kawa, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, tańce, piosenka, biesiada przy ognisku, możliwość kąpieli oraz korzystania z łódek. Pięknie. Zapewniamy wspaniałą rodzinną atmosferę i wiele niespodzianek. Bilety w cenie $35 dorośli, 20 dzieci. Wcześniejsze rezerwacje konieczne. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numery telefonów 773-294-2625. Tą informację podą też u mnie na profilu facebookowym. Dalszy części programu mam bardzo obszerną rozmowę z panem Marcinem Foglem, który opowiada o bardzo ważnych tematach dotyczących naszego życia. Tak zwał, zostawiam w tej rozmowie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaprezentować dzisiaj w tej części antenowej, ale w YouTube'owej, na Facebooku można sobie będzie posłuchać całego wywiadu. Powrócimy do tego wywiadu za tydzień jeszcze w programie Radia na Góralską Nutę, bo jest bardzo ważny temat. Także ci, co nie zdążą nas usłyszeć na antenie, to wiecie, że te wszystkie programy wchodzicie na YouTube Wojciech Dorula Radio. Możecie to znaleźć, to jest Radio na Góralską Nutę, także na YouTubie każdy ten program jest. Może by było lepiej powiedzieć, muszę jeszcze dalej do Mabenki śmigać, bo tak by było chyba najlepiej. Słuchajcie, jedna z najbardziej znanych restauratorek, znanych postaci naszych w środowisku polonijnym, a szczególnie góralskim, Janina Galica, właścicielka najbardziej znanej restauracji na południu Chicago, w Burbank, Mabenka. Janciu, witaj w programie Radia na Góralską Nutę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bóg zapłać za to, że mnie tu masz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i customerów Mabenki. Znają cię wszyscy, uwielbiają twoją kuchnię, jest niesamowicie specyficzna, inne smaki, zawsze jest full house. Skąd nazwa Mabenka? Mabenkę wymyśliłam ja z imion moich dzieci. Maciek, Benia i Kasia. Ile lat Mabenka jest w swoim życiu? Mabenka będzie miała 30-lecie w przyszłym roku. W czerwcu. A więc robimy wielką bibę, wielką imprezę. Ja zgłaszam się na promocję twojej Mabenki, żeby zareklamować, jako chodzi o to 30-lecie istnienia. Kuchnia specyficzna, nietypowo polska, to jest jedna rzecz. Jaka kuchnia jest w Mabence? Mamy litewską kuchnię, dlatego że pierwszą restaurację, jaką kupiliśmy, to była Neringa w Market Parku. Dlatego właśnie nauczyli mnie gotować po litewsku najpierw, więc przenieśliśmy to później, jak kupiliśmy Mabenkę. Wprowadziliśmy więcej polskich potraw, ale tak naprawdę nasi customerzy jest w 80% Litwini. I dlatego, że ty się nauczyłaś i ty umiesz gotować, a więc praktycznie jesteś w pewnym sensie też niezależniona. Jak się coś stanie, to stajesz ku górkom i zaczynasz go parzyć. Ku górkom i do górków i jako trzeba to tak. I za kelnerką, bo pracowałam za kelnerkę i syćku. Co trzeba robić. Janciu, jakby tak przyszło za jednym razem zrobić imprezę u tobie w Mabence, kilu tych ludzi tam można pomieścić? Do 100 osób. W Sunday? No nie, tylko na sali bankietowej. Sali bankietowej, ale pasowałoby na całą Mabenkę, kielu. To na restauracji może być 160, a na bankiecie 100. Wiem. Na pewno tego byś nie zrobiła, bo twoi stali klienci zawsze przychodzą. Masz takich ludzi, co przychodzą codziennie do ciebie? Mam takich ludzi, co przychodzą 2 razy dziennie i 3 razy dziennie czasami. Wow. Tak, mamy stały klientów. Klienci nasi są osobami starszymi. Jakieś ich utrzymała przez te lata? Pochodzenia, oni są pochodzenia polskiego, ale tu rodzeni. Ale lubią, jak im Busia, jak oni to mówią, gotowała i te smaki właśnie wracają do ich dzieciństwa i dlatego oni zawsze wracają. Niesamowite. Powiedz mi, Janciu, po tylu latach doświadczenia, jak ciężko jest mieć biznes gastronomiczny?
być właścicielem biznesu gastronomicznego? I co byś chciała doradzić tym młodym ludziom, którzy się dzisiaj na tego rodzaju biznes szarpią? No, na pewno jest to bardzo ciężki biznes, dlatego że produkty się szybko psują. Trzeba bardzo dbać, żeby ludzie byli zadowoleni. Jak ci się coś nie zejdzie, to już zniszczone. Jest naprawdę ciężko i cały czas trzeba pilnować. Niestety jest to 15 godzin dziennie praca. Nasi ludzie w tygodniu nie chodzą po restauracjach. Większość polskich pań gotuje. To jest nasz już narodowy przywilej, jakby powiedzieć, że żona gotuje w domu. Na weekend przychodzą w niedzielę, szczególnie po mszy świętej u Alberta. Zawsze mamy polskich ludzi, ale w większości to są właśnie ludzie, którzy już są na emeryturach i im się nie chce gotować. Więc chociaż w ostatnim czasie, nie wiem, może przez to, że mój syn pracuje na Facebooku i robi advertising na Facebooku, mam bardzo dużo młodych takich studentów. Co ten Facebook, co byśmy bez tego Facebooka nie zrobili. Dobrze, Janecku, godo im Bóg zapłoć za to, że przyłodzą do Tobie i zaproszę ich tak samo, żeby dalej przyłodzili, a nowych ludzi ściągaj ku sobie do Mabenki i podaj adres. Jesteśmy w Burbank, 78 i Cicero, dokładnie 78, 44 South Cicero. Wszystkich serdecznie zapraszam. Tym, co są naszymi customerami od dawna, bardzo serdecznie dziękuję. A no, dla nowych zawsze mamy otwarte drzwi i serca i dobre jedzenie. Zapraszam serdecznie. I w jakich godzinach jesteście otwarci? Jesteśmy otwarci od 9 rano w tygodniu do 7, a na weekend od 8 do 8. Tak, dzisiaj zapraszam. W niedzielę jest do 8. Tak, Bóg zapłać. Ja dziękuję, że pan mnie zechciał mieć na tym swoim radiu. I wszystkim słuchaczom życzę miłej niedzieli. A wiedzeno słuchają, Syćka. Fajnie. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Okej, miłej niedzieli. Janina Galica, właścicielka restauracji Mabenka. Kursy na noszenie broni, CCL, nauka strzelania dla początkujących, szkolenia dla zaawansowanych, zajęcia indywidualne i grupowe, kursy VIP, składanie podań i odnawianie licencji, odwoływanie się od decyzji odmownych. Dzwoń już dziś do mówiącego po polsku chicagowskiego policjanta, licencjonowanego instruktora strzelania. 773-741-5661. Marcin Vogel to profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. 773-741-5661. W internecie instruktorstrzelania.com. Marcinie, chciałem Ci powiedzieć, że jak gromy taką melodię w góralskim radiu, to jest to znak, że ktoś się pominął na tym świecie. Tym razem tą melodię przygromy ku innej okazji, zapytując się Tobie, jak źle jest w naszym mieście Chicago, jak źle jest w naszym stanie Illinois. A myślę, że chyba nie ma osoby, która jak słyszy Marcin, że nie wie, o kim my i z kim będziemy urodzać. Marcin Vogel, gościem mojego programu radia Na Góralską Nutę. Marcin, witam Cię bardzo serdecznie. Po góralsku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. A dziękuję bardzo za kolejne zaproszenie. I pytanie, jak jest źle? Ja powiem na to, jest źle, źle. Jest bardzo źle i to jest... No, dlaczego? To pewno o tym też będziemy rozmawiali, dlaczego jest źle. Natomiast wszyscy wiemy, co się wydarzyło niedawno, jeżeli chodzi o policjantów z Chicago. Wiemy o tej tragedii, która miała miejsce w minioną niedzielę,
kiedy dwoje policjantów, w zasadzie troje, zostało zaatakowanych przez tą, trudno nazwać to ludźmi, to dzicz z getta, która w absolutnie pozbawiony jakichkolwiek emocji sposób postanowiła ich zamordować. Niestety udało im się zastrzelić jedną policjantkę, drugi policjant na dzień dzisiejszy jeszcze walczy o życie, daj Boże, żeby mu się udało. Jego życie wisi na włosku, już przeszedł parę operacji. A trzeci policjant, który był w to zaangażowany, na szczęście nie był ranny fizycznie, natomiast no, znając życie psychicznie, jest na pewno zdewastowany, będąc świadkiem śmierci swojej partnerki z pracy i swojego kolegi, a ciężko rannego. Jest źle i nie zapowiada się, że będzie lepiej, natomiast powiem tak, na początku, tak jak wszyscy, tak byłem ogarnięty żalem za to, co się stało w pierwszym rzędzie, no bo to wiadomo, że w ten sposób na to reagujemy, ale po jakimś czasie przyszła taka złość, taka wściekłość na to, dlaczego to się stało, bo prawda jest taka, że to nie musiało się stać. To był czyn, który nie zaistniał w próżni społecznej czy politycznej próżni. I tu nie można, ja widzę jak teraz ten, też no, nie wiem jak inaczej go nazwać, ale to jest marionetka, to jest pajac tak naprawdę, ten obecny szef policji, Brown, który, oni widzę, przyjęli taką nową metodę, że będą tylko oskarżani o to tych dwóch czy trzech uczestników w momencie, kiedy są zadawane bardzo poważne pytania, czy to ten akt przemocy był do uniknięcia, gdyby na przykład była inna sytuacja, inna atmosfera polityczna. I oczywiście to jest bardzo taki fajny pomysł na to, żeby unikać odpowiedzialności, unikać odpowiadania na właściwe takie głębokie pytania i mówić, że tu nie będziemy żadnych tam wytykali palcami, co i jak, że to ta tragedia miała miejsce tylko dlatego, że dwóch przestępców miało w rękach nielegalną broń. I na tym to się kończy. To jest mydlenie oczu nam wszystkim. Dlatego jestem taki wściekły, bo to nie jest prawda. To jest wierutne kłamstwo. To nie chodzi o to, że dwóch dzikusów z getta nielegalnie gdzieś zdobyło broń i zabili policjanta, drugiego omał nie zabili. To chodzi o sytuację polityczną, w której znajdujemy się już od lat, tak naprawdę w Chicago. Demokraci, nie wiem czy Państwo wiecie, rządzą tym miastem od 100 lat. 100 lat. Cały wiek. No ale było tak źle wcześniej niż jak teraz? Na pewno było. Może nie było. No, z tego, co znam historię Chicago od tej strony kryminalnej, wiesz, czasy Al Capone i tak dalej. Tak, na pewno nie było różowo. Były na pewno przestępstwa, były morderstwa, tylko to trochę jakoś inaczej się odbywało. No, jedna z takich kardynalnych zasad świata przestępczego była, że nie strzela się do policji. Wiesz, nie strzela się do członków rodziny, do dzieci, jakichkolwiek dzieci, że uważa się na to. To wszystko już przeminęło z wiatrem. Nie ma absolutnie żadnej etyki, moralności wśród bandziorów, to są bezmózgowcy. Oni się poczuli bezkarni, to wiemy o tym doskonale, prawda? No i tu jest właśnie pies pogrzebany, bo to, co mówię, ta moja wściekłość nawet nie jest skierowana przeciwko, i to jest taki słuszny gniew, gniew to jest grzech, ale jest coś takiego, jak, ja uważam, że to jest ten słuszny gniew. Mój słuszny gniew jest skierowany nie przeciwko tym bezmózgowcom, jak ja ich nazywam, z getta, którzy oni i tak nie mają praktycznie wyboru życiowego żadnego, nie myślą o tym, co robią. To są, no, działają na poziomie płazów, wiesz, intelektualnie, emocjonalnie. Natomiast mam ogromny gniew i w stosunku do polityków, którzy mniej lub bardziej świadomie stwarzają właśnie taką atmosferę, w której tego typu zachowania kwitną.
i ci, te bandziory doskonale wiedzą, że nie tylko ujdzie im to na sucho, jest duża szansa, że ujdzie im to na sucho, bo mają za sobą burmistrza miasta, bo mają za sobą Kim Fax, która jest szefową prokuratury, ale de facto jest również szansa, że w ogóle ich czyn urośnie do rangi jakiegoś aktu heroizmu wręcz, bo przecież to jest dokładnie to, co w zeszłym roku nam zaserwowano w postaci tego bandziora w Minneapolis, gdzie, no wiesz, jak powiedziałem kiedyś, przeciętny bandyta, to nie, nawet był nieprzeciętny, George Floyd nie był przeciętnym bandytą, bo on miał już taką kartotekę, że może naprawdę było się ją pochwalić w środowiskach kryminalnych. I z tego człowieka zrobiono świętego praktycznie. Dorobiono mu skrzydła. Tak. No więc i wiesz, no, jeżeli my żyjemy w takim środowisku politycznym, w takim klimacie politycznym, gdzie te bandziory czują się bezkarne, mało tego, jeszcze jest szansa, absurdalna szansa, że ich zachowanie zostanie podciągnięte pod jakąś formę sprzeciwu społecznego, no to, to przepraszam bardzo, kto to lansuje, kto na to pozwala i ludzie, którzy na to pozwalają, to lansują, to są ludzie, którzy autentycznie mają krew tych niewinnie zamordowanych policjantów i obywateli tego kraju na rękach. To jest zresztą dokładnie to, co powiedział ojciec tego policjanta, który nadal walczy o życie. Przepraszam, że używam takich słów, ale trudno mi nawet, szczerze mówiąc, znaleźć jakiś ekwiwalent bardziej kulturalny określenia tej kreatury, która zajmuje stanowisko burmistrza miasta w tej chwili, bo to trudno nawet nazwać człowiekiem. Osoba pozbawiona jakichkolwiek, moim zdaniem, norm etycznych, moralnych, takich zwykłych ludzkich. Jeżeli ojciec umierającego policjanta trzykrotnie prosi, a wręcz żąda, żeby Lori Lightfoot nie robiła z tego medialnego cyrku, żeby nie przychodziła do szpitala. Wiadomo, że no jego syn jest nieprzytomny, jemu to nic nie da, to jest wszystko taka polityczna, tak zwana photo opportunity, żeby sobie zrobić parę fotek i ten ojciec apeluje, żeby ona nie przychodziła do szpitala. I ona, proszę Państwa, się włamuje. Ona się włamuje do szpitala w otoczeniu swoich goryli, wymusza to, żeby wprowadzono na 7 piętro, gdzie ten policjant walczy o życie, bo ona chce zrobić sobie fotkę z nim. I w tym momencie ojciec tego policjanta nie wytrzymał i w obecności wszystkich obecnych tam policjantów i pracowników szpitala powiedział, no z dosyć takim podniesionym głosem wykrzyczał jej, co ma na myśli. Między innymi mówiąc właśnie dokładnie to, że to przez jej politykę, przez jej pozwalanie na takie mniej lub bardziej jawne przyzwalanie na działalność kryminalną i takie zajmowanie się i chłubienie tych wszystkich bandziorów, to właśnie dlatego ona ma krew jego syna na rękach. Lori Lightfoot podobno odwróciła się i uciekła stamtąd jak suka z podkulonym ogonem i bardzo słusznie, ale no, bezczelność tej osoby jest po prostu już Marcinie, absurdalna. I też wspaniałe zachowanie policjantów, kiedy odwrócili się plecami, kiedy przyjechała też właśnie tam pod szpital, dali znak na to, że nie respektują jej. Ja powiem w ten sposób, 25 lat pracy w policji, ćwierć wieku pracy w policji, a 35 lat już mieszkania tutaj w tym mieście, stosunki między Urzędem Miasta a Policją nigdy nie były idealne. Jane Byrne była jedynym burmistrzem, notabene właśnie jedyną też kobietą do tej pory burmistrzem miasta, która miała dosyć taki, powiedzmy, cywilizowany stosunek do Departamentu Policji, była lubiana przez policjantów. Wszyscy inni mniej lub bardziej byli na bakier z tym Departamentem Policji. To był taki, ten Departament Policji, tak zwany, jak to mówią Francuzi, enfant terrible, taki chłopiec do bicia, takie dziecko, które ciągle
ciągle coś narozrabiało. Ale to, co w tej chwili ma miejsce, ten stopień nienawiści wręcz, który... Bo to możemy ich nie lubić, ale tu jest o stopień nienawiści, to jest to, co jest bardzo ważne. Nienawiść to jest taka systematyczna nienawiść ze strony Urzędu Miasta, który naprawdę też nie jest nawet, że mi się wydaje, tylko jestem pewien, ten Urząd Miasta się bardziej utożsamia z tymi bandziorami z getta, no bo to jest, podejrzewam, ich baza wyborcza, niż z normalnymi takimi jak my obywatelami tego miasta, którzy pracują, którzy dbają o to, żeby ich domy wyglądały przyzwoicie, którzy płacą podatki na właśnie tych darmozjadów i bezmózgowców, którzy z drugiej strony są noszeni na rękach przez panią Lori Lightfoot i jej administrację. Ona rzeczywiście, krew tych policjantów jest na jej rękach, absolutnie tak. I zresztą wielu innych ofiar, niekoniecznie policjantów, tych wszystkich zastrzelonych, postrzelonych i zamordowanych, płynie jej po prostu z rąk ta krew. Podobnie zresztą rzecz się ma, jeżeli chodzi o szefa policji. Szef policji Brown, który no, na litość boską na konferencji prasowej nie jest w stanie zapamiętać, jak świętej pamięci policjantka miała na nazwisko. I ja rozumiem, że jako wiesz, czarny słucha swojego rodzaju muzyki, ale mylenie Ellie French z Ellen Fitzgerald to po prostu to było śmieszne. To świadczyło o absolutnym... Żenujące. Tak, braku wyczucia, braku zaangażowania emocjonalnego tego człowieka. No, kiedy jak kiedy? No, ja też mam takie trochę nietypowe nazwisko, jak mówią Vogel, zresztą Vogel i tak dalej, ale wiesz, w momencie, no nie wiem, kiedy byłaby konferencja prasowa na temat mojej śmierci w trakcie pracy, no chciałbym, żeby ktoś powiedział to nazwisko prawidłowo, a nie w ogóle jakoś przerobił, wiesz, na Kowalski. Więc to można powiedzieć, dobrze, to jest taki przejęzyczenie, drobiazg, przecież to w końcu nie o to tylko chodzi. Oczywiście nie tylko o to chodzi, to jest symptomatyczne. Wracamy się dalej do naszej rozmowy. Tutok w studiu Radia na Góralską Lutę na stacji WP na 1790 i na 103.1 FM. Marcin nam powiedział, że, że jest w czarnych kolorach, to widzi, ale jednak nadzieja, jak to się go do umiera ostatnio. I tą nadzieję trzeba mieć. Marcinie, na pewno moglibyśmy sobie się uchwalować mogli godzinami, bo to spotkanie z tobą jest zawsze objęte entuzjazmem. Gadałeś mi we wtorek, jak my się spotkali, że masę ludzi, masę dziennikarzy się dobijało do ciebie, żeby opinię stworzyć, usłyszeć twoją opinię, chociaż twoją opinię dokładnie znają wszyscy i wiedzą, jak mocno stawiasz na pewne rzeczy, które są bardzo ważne w tym naszym życiu chicagowskim. Powiedz mi, jest nadzieja? Tak jak powiedziałem, nadzieja rzeczywiście umiera ostatnia. No jakaś nadzieja jest. Ja nie jestem jakoś zbyt optymistycznie nastawiony na to, co nas czeka. Tak na marginesie, a propos... Jak bardzo musimy się upaść na dno, żeby się odbić? No, mi się wydaje, że już jesteśmy niedaleko. Już nie jesteśmy niedaleko tego dna. No nie wiem, może jeżeli to się zaczną takie sytuacje, że ta dzicz z getta zacznie biegać po ulicach Chicago, strzelać na oślep do przypadkowych ludzi. No, takie sytuacje jak z takich filmów o kataklizmach społecznych. No, nie jest to już tak naprawdę coś niewyobrażalne. To jest tak. Ja tak na marginesie tylko chciałbym powiedzieć, bo wspomniałeś o jednej sprawie, która rzeczywiście na to zwróciłem uwagę. Wiele osób, która się kontaktuje ze mną, gratuluje mi odwagi. I mówi, że pan, no tak czy inaczej to jakoś określają, że pan mówi takie, że ja chciałem powiedzieć państwu tak, no nie wiem, no do tchórzy nie należy, ale wydaje mi się, że my wszyscy powinniśmy po prostu zacząć mówić to, co myślimy, bo ja nie jestem wyjątkiem. Wiem o tym, bo każdy mówi, ale im pan powiedział, słusznie, ja też tak uważam i tak dalej. No ja rozumiem, że ja no generalnie nie mam wiele do stracenia, ja jestem już na emeryturze, to co mówię jest w ramach prawa, aczkolwiek to prawo też ostatnio poszło do lamusa trochę i się upolityczniło tak, że do końca nie wiadomo, jak to prawo może być wykorzystane przeciwko nam.
A to się robi tak troszeczkę jak w totalitarnych państwach, że znajdź mi człowieka, ja ci znajdę paragraf, żeby go zniszczyć. Ja się tego nie obawiam, bo ja bardziej bym się bał życia w zakłamaniu. Ja chcę sobie w oczy spojrzeć codziennie rano i nie wstydzić się własnego widoku. Ja rozumiem, że ludzie są w różnych sytuacjach życiowych. Ja wiem, że nie każdy no, ma po pierwsze jakąś taką predyspozycję psychiczną, żeby pójść i powiedzieć komuś w oczy, słuchaj, jesteś złodziejem, oszustem, czy po prostu moralnie skorumpowaną osobą. No bo to nie moja sprawa, bo niech pierwszy rzuci kamień ten, kto jest bez winy i tak, ja to rozumiem te wszystkie rzeczy, a często za tym kryje się taki pragmatyzm, no bo nie pójdę szefowi swojemu, nie powiem, że jest swołoczą dlatego, bo na przykład zmusza ludzi do szczepionek, które, no nie wiem, są co najmniej jakimś tam eksperymentem medycznym, no bo wywali mnie z pracy. Ale może z drugiej strony, gdybyśmy tak wszyscy zaczęli wreszcie, tak jak to widzę ostatnio właśnie w policji, powiedzieli sobie, że enough is enough. Ja, daj im apel, powiedz im, Marcin, bo cię szanują wszyscy ludzie, respektują, liczą się ze swoimi słowami, swoją odwagą i na razie, jak to się mówi, nikt ci jeszcze krzywdy nie zrobił, bo to różnie bywa, ale powiedz, daj im apel. Ja to zawsze mówię, no mogą spróbować, ale nie bez kozery, to tą broń przy sobie mam, także proszę bardzo, ale mówiąc już bardziej poważnie, mój apel jest taki, my naprawdę stoimy już na granicy przepaści. To, co się dzieje, w szczególności jeżeli chodzi nawet nie o przestępczość, która idzie ręka w rękę z tym, ale ta niesamowita, ten napór na szczepionki, które właśnie słyszymy, że tu już kogoś wyrzucili z pracy, tutaj powiedzieli, że już są określone daty, do których wszyscy mają się zaszczepić i tak dalej. Dla jasności, ja nie jestem ani za, ani przeciw. Ja jestem jedynie za wyborem, to znaczy za prawem wyboru w tym momencie. To już jest między Panem Bogiem a tymi ludźmi, którzy się zdecydują te szczepionki wziąć, bo tam są bardzo poważne etyczne problemy. Oczywiście moim zdaniem są niesamowite problemy czysto medyczne związane z tym, ale na koniec dnia to jest wybór każdego człowieka, ale tak ma być. To ma być wybór. My żyjemy w wolnym kraju. To, co się teraz dzieje, kiedy zaczyna się to nakręcanie takiego młynu przeciwko tym wszystkim, którzy nie chcą, jak te posłuszne owce, proszę ciebie, tak, iść do rzeki. Nas się wini teraz, że tych, którzy są niezaszczepieni. No, tak? To są stare metody, to są stare metody kontroli społecznej, gdzie zawsze trzeba znaleźć jakąś grupę społeczną, która jest winna wszystkiemu. To historycznie byli Cyganie, to byli Żydzi, to byli katolicy w niektórych krajach. Wiesz, Irlandczycy to w tym kraju, Murzyni. No, warto znaleźć jakąś grupę, którą można obwinić o wszystko i teraz widzę, że zaczyna się poważnie wyłaniać ta grupa ludzi niezaszczepionych, to będą te czarne owce, które są winne wszystkiemu. No, okazuje się, że nie jest to po pierwsze w ogóle prawda, że medycznie rzecz biorąc więcej problemów stwarzają ludzie zaszczepieni niż niezaszczepieni, ale ja nie chcę tu wnikać w tych, ja nie chcę zacząć jakiejś dyskusji merytorycznej. Tak, delikatnie staram się wypowiedzieć na ten temat, to jest bardzo ważne. Tak. Na temat szczepionek, natomiast ja absolutnie jednoznacznie chcę wezwać wszystkich do buntu przeciwko przymusowi. Nie ma, żyjemy w wolnym kraju, na litość boską, za co zapłaciło swoim życiem setki tysięcy ludzi. Łącznie można powiedzieć z tą policjantką, która została zamordowana tydzień temu. I chociażby ze względu na tą cenę, która została zapłacona za tą wolność, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby poddać się jakimkolwiek presjom i stać się taką bandą baranów, które po prostu ślepo, posłusznie będą robiły to, co nam ktoś tam każe, no bo ktoś nam każe. Mamy swój rozum, mamy, Bóg dał nam prawo wyboru. Open your mind, open your mind, think smart. To jest, i tak jak mówię, no każdy podejmuje sobie jakąś decyzję, jak ona by była, ja to oczywiście nie oceniam, ja będę to też oceniał, ale to już jest drugorzędna sprawa, co możemy porozmawiać, natomiast absolutnie
w tym wypadku, no, są rzeczy oczywiście, gdzie nie ma wyboru, ale w tym wypadku ten wybór absolutnie musi być. Jeżeli państwo słyszycie takie bzdury, że tam do któregoś w tym zakładzie pracy mają się wszyscy zaszczepić, bo inaczej wylecą z pracy. Po pierwsze, proszę mi uwierzyć, że to są, to jest jedynie taka taktyka psychologiczna dla straszania ludzi, bo prawo, chyba że zostanie zmienione, stoi po stronie tych, którzy chcą tego wyboru. Szczególnie w Illinois, a ja zresztą za chwilę podam namiary, bodajże nazywam się Liberty Council, ale ja to za chwilę sprawdzę i nie wiem, czy państwo słyszeli, w Uniwersytecie Loyola była słynna sprawa ostatnio, kiedy zapowiedziano studentom, że jak wrócą na rok akademicki, to absolutnie wszyscy muszą być zaszczepieni, a jeżeli nie, to ich wyrzucają ze studiów. Nie? No oczywiście fajne pytanie by było, czy też zwrócą im pieniądze za te studia, których nie dokończyli, no bo co są warte studia po 2 latach, ale już pomijając takie drobne techniczne sprawy, padł strach, no bo co teraz robić, nie? Bo albo zrezygnuję ze studiów, albo wezmę ten preparat, który Boże akurat nie chcę brać, a jestem do niego zmuszany. Wkroczyła właśnie ta organizacja, ten Liberty Council, która w imieniu, na razie jest to 11 studentów, którzy formalnie złożyli wniosek o to, żeby byli zwolnieni z obowiązku szczepień na podstawie ich obiekcji religijnych. W stanie Illinois jest coś takiego, takie pojęcie religious objection. I ta organizacja mi pomogła napisać te podania i tak dalej. Wszystkie podania zostały w pierwszym rzucie odrzucone. Absolutnie to nie obchodzi tego zarządu, tej administracji, uniwersytetu. Wszyscy mamy szczepienie. W związku z tym ta Liberty Council, ta organizacja, która zajmuje się ochroną ludzi, którzy chcieliby podjąć no, prywatnie tego typu decyzje, a nie być zmuszani, po prostu zagroziła Uniwersytetowi Loyola, że składa sprawę do sądu. W dniu, kiedy ta sprawa miała się odbyć, wszystkich 11 podań zostało zaakceptowanych i przyznano tym osobom prawo nieszczepienia się. Także to, proszę państwa, wydaje mi się, że jest wszystko taki kolos na glinianych nogach, są strachy na lachy. To jest takie zastraszanie ludzi, wymęczanie tych ludzi i stresowanie ludzi tylko po to, żeby wreszcie ktoś wymiękł i powiedział, dobra, ja już nie mam siły, ja po prostu się poddaję i niech mnie tam szczepią, niech mi jakieś chipy wszczepują i to mnie jest już obojętne. Mój apel do państwa jest, nie dajcie się, bo jest nas więcej. Jesteśmy świadomymi ludźmi, a nie stadem baranów, które można prowadzić tu czy tam. Jesteśmy dziećmi Boga i mamy prawo do podejmowania decyzji. To jest boskie prawo. Tego żadna administracja nie może nam odebrać, bo nam odbiera w tym momencie całe nasze człowieczeństwo. Także mój apel jest taki, jeżeli słyszycie tego typu rzeczy, powiedzcie, że z całym szacunkiem, ale i ze strony czysto prawne i prawa zwykłego, takiego laickiego i boskiego. Każdy z nas ma prawo wyboru i to prawo wyboru jest święte. To czekałem, na te słowa czekałem, bo to jest prawda. A szczególnie te, z jaką mego rolę, szanujący ślebodę, wolność, to tym bardziej nam jest tego rodzaju, są na tego rodzaju rzeczy bliskie. Marcinie, zostawmy na razie te sprawy polityczne, bo pasuje ci też jakoś pomóc tak inaczej, boś przyjechał z dalekiego nortu tutaj do tego studia i cieszę się bardzo, że znalazł tyle czasu i próbuję różne rzeczy zrobić dla tych naszych ludzi. To prawie, że inna strefa czasowa jest na norcie.
Tam teraz już prawie rano jest. Co dopiero wieczór. Zaś tak daleko nie jest. Ale Marciny, oprócz twojej szkoły, którą masz, szkołę nauki szczelania, powiedz to szybko o tej szkole, chociaż ja tą reklamę ci cały czas tak, już od wielu lat prowadzę szkołę nauki strzelania, a szczerze mówiąc nauki niestrzelania, bo tak naprawdę na moich zajęciach, które przygotowują wszystkich do tego, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na noszenie broni, uczę głównie jak unikać konfrontacji, także to nie jest, że państwo się zapiszecie do mnie i będziemy biegali, strzelali i tak, znaczy to, oczywiście też będziemy strzelali, ale w głównej mierze ja do tego podchodzę bardziej psychologicznie i dzięki łasce boskiej nie musiałem do nikogo przez 25 lat w policji strzelać, ale mam znajomych, którzy musieli i wiem, że to jest, no to jest poważny krzyż, który później się dźwiga przez całe życie. Więc ja naprawdę dużo uwagi przykładam do tego, jak unikać sytuacji konfrontacyjnych, jak z nich w jakiś sposób wyjść obronną ręką. I oczywiście też uczę, jak używać broni w sposób bezpieczny, bo no to jeżeli już tą broń mamy, a powinniśmy ją mieć z różnych powodów, warto, żeby posługiwać się nią bezpiecznie. Po co nam jest broń? Ludzie mówią, no przecież jest policja. No, wszyscy widzimy, co się wokół nas dzieje. Policja w pierwszym rzędzie, jest ich za mało. To ta tragedia, która miała miejsce tydzień temu, między innymi zawsze po takich sytuacjach my, to znaczy policjanci, którzy pracowali w Akademii Policyjnej, siadamy, analizujemy to, czy formalnie, nieformalnie, często zupełnie nieformalnie przy jakimś cygarze i piwie u kogoś gdzieś tam w ogródku, ale zawsze rozmawiamy o tym, znając wszelkie przepisy i sposób szkolenia tych policjantów. I to nie chodzi o to, żeby ich krytykować w jakiś sposób. Absolutnie nie, czy jakoś, nie wiem, pomniejszać pamięć ich heroizmu. Tylko chodzi o to, żeby uniknąć podobnych sytuacji na przyszłość. I powiem państwu tak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta tragiczna śmierć oficera Ellie French mogła być, można było jej uniknąć, gdyby zatrzymanie tych trzech łotrów z getta odbyło się w sposób bardziej formalny, bardziej ostrożny. Bo my w Akademii Policyjnej na przykład uczymy między innymi, to się nazywa high risk felony stops. To są zatrzymanie samochodu, kiedy podejrzewamy, że ci, którzy w tym samochodzie są, to są przestępcy. Czyli nie babcia wracająca z wnuczkiem z kościoła, tylko no, widać po wieku i tak dalej, kto to prawdopodobnie jest. Teoretycznie, jeżeli jest parę osób w samochodzie, co najmniej powinien być jeszcze drugi radiowóz, a może i trzeci. I dopiero jak te radiowozy nadjadą, to tak jak czasami widujemy w telewizji gdzieś tam z LA, bo to w Kalifornii tak oni wszyscy robią, helikopter jeszcze tam gdzieś tam próba i dopiero jeden pojedynczo oni wychodzą, wyłażą z tych samochodów z podniesionymi rękoma i jakoś tam idą tyłem do przodu i tak dalej, padają na kolana czy w ogóle kładą się na ziemię. To jest bardzo bezpieczny sposób zatrzymania, znaczy nigdy nie jest w 100%, ale jest w dużej mierze. Tylko wiesz, co by się działo tu w Chicago, gdyby ktoś tak zrobił? Przyjechałby za chwilę sierżant i powiedział, are you crazy? Are you crazy? My nie mamy czasu na to, żeby się bawić. O to chodzi, czy właśnie o czym się mówi, że nasi policjanci chicagowscy są wystawiani jak kaczki? Są jak kaczki do odstrzału, proszę ciebie, jak owce na rzeź prowadzone. Ja na miejscu, notabene Gianna Catanzaro, którego oba jak najbardziej lubimy, super facet, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie startował na burmistrza, ale on oczywiście ma tysiące różnych rzeczy naraz idących, więc to rzeczywiście nie jest takie proste w tym wykonaniu, ale powinien zwrócić uwagę na jedną rzecz. Właśnie przy okazji tak tragicznych wydarzeń jak śmierć tej policjantki, szkolenie szkoleniem, ale bo szkolenie jest, no co dużo mówić, wspaniałe. Ja w tym siedziałem, wiem i tutaj nie ma problemu w tym szkoleniu,
ale wprowadzanie tego szkolenia w życie takie już codzienne policjantów jest bardzo często w ogóle nieistniejące, bo nagle się okazuje, że realia tego życia policyjnego są takie, że jeżeli ty będziesz wzywał za każdym razem, jak chcesz zatrzymać kogoś, dwa dodatkowe radiowozy, to wszyscy się po pierwsze wkurzą na ciebie, bo każdy tam coś swojego, nie wiem, no ten chce zakupy zrobić, ten odebrać rzeczy z prania, ten chce iść na lunch i tak dalej, a ty wszystkich absorbujesz, i przyjedzie sierżant i rzeczywiście cię opieprzy, że wiesz, co, przestań zatrzymać te samochody w ogóle wobec tego, jeżeli ty masz to robić w ten sposób. W efekcie nikt nie chce wyglądać, wiesz, na takiego tchórza, bo to wychodzi na to, że się boisz. No dobra, to zrobimy to sami, nie? Czyli powiedzmy, my we dwójkę pracując widzimy samochód z trzema podejrzanymi typami, to zamiast wezwać dwa jeszcze inne radiowozy, ja mówię: Wojtek, dobra, to ty idziesz z tej strony, ja idę z tej strony, wiesz, ostrożnie, z ręką na pistolecie. No oni tak zrobili. I ich było troje. Ich było troje dlatego, bo to jest dodatkowa jednostka. Ta trzecia osoba jakby uratowała w pewnym sensie sytuację, ale nawet trzy osoby tutaj nie załatwiły sprawy. I teraz tak, no zdarza się to nie co dzień, tak, ale to się może zdarzać co dzień. Druga sprawa jest też, o której nikt nie mówi, a powinno się mówić. Dlaczego jest tak, że policja, nie wiem czy państwo wiecie, w Chicago raz do roku przechodzi kwalifikacje na strzelnicy. Raz do roku. I nie to, że oni uczą się strzelać. Oni po prostu idą na strzelnicę, muszą wystrzelać 30 naboi, trafić z tego 70% w tarczę. Okay? I wtedy zdają, jakby zaliczają ten rok. 30 naboi w ciągu roku. To nie jest podnoszenie umiejętności w strzelaniu. To jest absurd zupełny, ale nie ma amunicji, nie ma czasu. Oczywiście policjant może, jeżeli chce, za własne pieniądze, a teraz paczka amunicji kosztuje 40, iść na strzelnicę, jeżeli policyjną, i może sobie popukać tam, ale to nie jest w żaden sposób zorganizowane szkolenie. No więc to też jest jakiś totalny absurd. Policja, która gdzie no jakby nie było, ten pistolet jest narzędziem pracy, ty nie masz praktycznie żadnego szkolenia po tym, jak skończysz już akademię. Marcinie, ja bym uwielbiał długie godzinne dyskutowanie z tobą. Nie, musimy kończyć. Bo jest na pewno ku temu wiele okazji i chciałbym z tobą porozmawiać, bo jest o czym rozmawiać. A może następnym razem? I o to mi chodziło. Dwa słowa tylko na temat mojego biznesu, jeżeli pozwolisz. To ja zacząłem o tym, że to jest nauka nie strzelania, więc ci nawet, którzy mają jakieś opory, jeżeli chodzi o broń, bo po co i tak dalej. Pamiętajcie państwo, policja, nawet jeżeli jest dalej i pracuje, tam gdzie liczą się sekundy, oni będą za parę minut. I oni przyjadą i spiszą ewentualnie to, co się stało. Może wezmą dla was karetkę, jeżeli jeszcze jest po co. Ilość porwanych samochodów w tej chwili w mieście po prostu przekracza jakieś normalne realia myślenia nawet. Coś, czego w historii się nie spotykało do tej pory. Nie spotykało się. Napady w biały dzień i tak dalej, i tak dalej. Ja na moich zajęciach uczę nie tyle strzelania do ludzi, co uczę unikania, rozpoznawania i unikania sytuacji, w których możemy być ofiarą napadu. Także chociażby dlatego warto się ze mną skontaktować. Wiem, że podamy numer później. Zamiast numeru telefonu podam państwu tylko adres na Facebooku, bo łatwiej zapamiętać: instruktorstrzelania.com. Instruktorstrzelania, jedno słowo.com. I tam już wszystko tam wszystkie informacje są. Fajnie, nasi kochani, gościem niedzielnego programu w takiej fajnej, długiej rozmowie, nie fajnej, bo to jest ważna rozmowa, którą przeprowadziliśmy dzisiaj z Marcinem. Marcin, wielki Bóg zapłać za to, że znalazłeś czas na to, żeby przyjść. Obieca mi, bo jest ważny temat, ja chcę z tobą porozmawiać na właśnie temat. Na 150% temat. Będę tutaj na każde zawołanie. Fajnie, cieszę się. Bóg zapłać za zaproszenie. Marcin Fogiel, gościem Radia na Góralską Nutę, z pozdrowieniem od górali, z Sieła w góralskiej potędze i Ślebodzie, to jest najważniejsze.
Shopen Safe Market państwo Ewa i Cezar Jakubowski serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shopen Safe Market. shopensafemarket.com. To, że już jest głośno i jest radośnie, to już wiemy. Narobiliśmy trochę szumu, Kuba, w ostatnią niedzielę i słuchacze mówią, zaproś Kubę, bo nie dosyć, że coś jest do wygrania, to i przy okazji coś się dowiemy o fajnych produktach, bo wiecie, że Polisa mówi tak, że trzeba zmieniać, że nie można się przywiązać do czegoś na stałe jednego, tylko trzeba popróbować innych rzeczy, tak jak w życiu wszystkich rzeczy innych próbujemy. W tamtym tygodniu nadmieniliśmy troszeczkę obojanie. Kuba, przede wszystkim witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć, witam wszystkich. Cześć, w to niedzielę popołudnie. Powiedz mi, Bojan, o co to chodzi w tym Bojanie? O co chodzi w tym Bojanie? Kilka programów wcześniej rozmawialiśmy na temat różnych produktów z Polski, tak jak mówiliśmy, nasze firmy sprowadzają i żywność, i alkohol. I uwielbiamy wspierać małych producentów. Ja uważam, że każdy mały producent w Polsce robi świetne rzeczy. Niestety często gęsto te firmy nie mają pieniędzy na milionowe jakieś tam marketingowe kontrakty i nadrabiają jakością. I piwo Bojan, które właśnie sprowadziliśmy, jest świetnym dowodem, że tak właśnie jest. A słuchaj, to jest mały browar, który jest w miejscowości Bojanów. Bojanów jest zaraz pod Rawiczem, okolice Poznania. Prowadzi je pan Maciek, którego serdecznie pozdrawiam. Maciek jest czwartym pokoleniem, które waży piwo w Bojanie, w Bojanowie. I tutaj zaciekawił mnie właśnie swoimi produktami. Pierwszy produkt, który tak naprawdę najbardziej mi posmakował, to jest piwko, które się nazywa Toporek, po angielsku Hatchet, nie wiem, czy dobrze wymawiam, zakładam, że tak. I to jest takie piwo, które jest ich jednym z najlepszych produktów. To jest piwo, które ma bardzo wysoką zawartość chmielu, jest takie bardzo wyraziste, takie męskie piwo, gorąco polecam. Z Bojana mamy też Pilsnera, też czeski chmiel z Pilsna. Bardzo ciekawy produkt, ma charakterystyczny posmak tych pilzneńskich chmieli, a jest bardziej delikatny niż ten nasz Toporek. I tutaj sprowadziliśmy coś dla kobiet w końcu, bo tak wszyscy piwo to, że dla facetów, a tu się okazuje, że niekoniecznie. Mamy super piwka z Bojana z dodatkami naturalnych soków. A moje ulubione to jest Bojan malinowy. Ma dodany sok prawdziwy z polskich malin. Jakbyśmy mieli szklankę, mógłbym ci pokazać, jaki ma piękny, taki czerwony kolor. Bardzo intensywny aromat tych malin. Nie jest za słodkie, bardzo dobre piwo i ma Kuba, niską zawartość. Ja myślę, że poradzimy sobie z tym zaraz, jak będziemy nagrywać no video, wątpię. To na pewno rozlejemy to do szklaneczki, żeby było widać. Tylko musimy szklankę znaleźć uniwersalną, żeby na szklance nic nie pisało. Tak. No, na pewno taką masz. W każdym razie jest malinowe, jest moim ulubionym. A więc pamiętasz, zawsze było, że piwo ze sokiem malinowym, to była taka tradycja, nie? Dużo ludzi tak piję, wiesz, ja kilka razy próbowałem, ja generalnie lubię, jak piwo smakuje jak piwo, ale czasami w taki letni, gorący dzień,
chętnie się napije czegoś innego. Więc mamy malinę, mamy marakuję i mamy mango. Także wszystkie piwka są dostępne w większości dużych polonijnych sklepów. Za niedługo będą pewnie we większych liquor store'ach w Chicago. Także mam nadzieję, że tobie też posmakuje, tak jak Żateckie, o którym rozmawiamy od dłuższego czasu. No i tradycyjnie, Kuba, jak to się mówi, jak nie mają w sklepie, to poproście właścicieli sklepów, żeby to piwo zamówili, tak? No, byłoby mi bardzo miło. Nie, no dopiero zaczęliśmy sprzedawać to piwo, to jest świeży temat. Dostaliśmy pierwszy kontener w zeszłym tygodniu, także jeszcze na pewno nie jest dostępny we wszystkich sklepach. W największych na pewno jest, ale słuchacze tutaj, jeżeli nie mogą gdzieś znaleźć, mogą na pewno zapytać właściciela, menadżera i taki sklep powinien zamówić dla nich ten produkt. Jakub Sumara, firma Eurolikier. Super Express, największa gazeta polonijna w USA, w Chicago. W każdy czwartek blisko 100 stron relacji z wydarzeń w Chicago, Polski, świata. Polityka, gwiazdy, program TV, krzyżówki, horoskop, kronika podhalańska. Wszystko w jednej gazecie, w tygodniku Super Express Chicago. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Super Express. Mówimy jak jest. Premier Family Vision Care, telefon 708-550-2020. Czyli nasz adres jest 12131 South Harlem. To jest blok od Góralskiej Chaty. Mamy taki niebieski dach, więc trudno nas jest nie zauważyć. Jesteśmy otwarci w poniedziałki i w środę od 9 do 5, we wtorki i czwartki od 11 do 7 i w sobotę od 8 do 1. Nasz numer telefonu 708-550-2020. Zapraszamy. Siwą mgłą ukrywa scyt gór, a syćko jadny jeden kolor miało. I widzę tu co dnia promienie z między chmur, słoneczko jadny powiedzieć co się chciało. Byłeś tu, miłopcy tobie stary giewont i kościelcu wybranie. Byłeś tu, zmęcone lica twoje chłodzie u piesi polny wiatr. Byłeś tu, szlag worlej pyrci bliski ci jak ten rodzony brat. Byłeś tu, Kainu krogł od nieba dzieli ten nadziemski świat. I dumny w reglu smrek, i dumny holmy wiatr, zakisik tobie, ojce święty goście. A ja wstrzymuję wdech, bo jakbyś za mną chcesz, w modlitwie serce we mnie ci rośnie. Byłeś tu, miłopcy tobie stary giewądni kościelcu wygranie. Byłeś tu, zmęcone lica twoje chłodzie u piesi kolny wiatr. Byłeś tu, szlag worlej pyrci bliski ci jak ten rodzony brat. Byłeś tu, Kainu krokł od nieba dzieli ten nadziemski świat. Thank you.
jedyną drogę, którą przebyć muszę, tak jak ty, mój mistrzu. Wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak ty, mój mistrzu. Niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. I tu Syćku, co dla Wozik przygotował. Trzymajcie się, cześć.